1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 21. sesję Rady Gminy Kaczory. Serdecznie witam przybyłych na dzisiejszą sesję. Wójta Gminy Kaczory, pana Bruna Wolskiego. Serdecznie witam pana Przemysława Andryszaka, prezesa zarządu zakładów rolno-przemysłowych Farmutry HS SA w Śmiłowie. Witam panią Anitę Golem, dyrektora Banku Spółdzielczego Oddział Kaczory. Serdecznie witam pana Henryka Wita, prezesa Polskiego Związku Wędkarskiego. Witam pana Alfonsa Nowaka, przewodniczącego Związku Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych. Witam pana Stanisława Dzielewicza, przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Serdecznie witam panią dyrektor gimnazjum im. Afonso w Kaczorach, panią Grażynę Mijo. Witam panią Gizelę Leską, sekretarza gminy, panią Agnieszkę Grabacką, skarbnika gminy, pana Andrzeja Kozerem, dyrektora zakładu usług wodnych i kanalizacyjnych, panią Zdzisławę Kępczyńską, dyrektora gminy zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół przedszkolnych. Witam panią Irenę Radkę, dyrektora KOPS, panią Krystynę Adamczyk, dyrektora gminnego Przedszkola Kultury. Witam panią Martę Pilarz, dyrektora gminy Jednoczeń Gminy. Serdecznie witam radnych gminy, sołtysów wsi, przybyłych mieszkańców gminy. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na stan 15 radnych w obradach sesji uczestniczy 12, to postanowił się mówiła do podejmowania pomocnych uchwał. Jednocześnie informuję, że protokół z 20 sesji z dnia 22 marca 2013 roku złożony jest do oglądu w trakcie sesji. Jeśli do końca obrad nie zostaną zgłoszone przez państwa radnych uwagi do treści protokołu, to uważam będę, że protokół został przez radę przyjęty. Odczytam porządek obrad dzisiejszej sesji. Punkt pierwszy, sprawy porządkowe. Punkt drugi, interpelacje, zapytania radnych. Punkt trzeci, informacja na temat działalności w minionym okresie przewodniczących komisji, wójta gminy. Punkt czwarty, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kaczory za 2012 rok. Podpunkt A. Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok. Podpunkt B. Opinia RIO w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2012 rok. Podpunkt C. Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok. Podpunkt D. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Kaczory za 2012 rok. Punkt 5. Absolutorium dla wójta gminy Kaczory za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Podpunkt A. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego według stanu na 31 grudnia 2012. Podpunkt B. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Kaczory za 2012 rok. Odczytanie opinii RIO. Przepraszam. Czytam drugi raz to samo. Przepraszam. Podpunkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok. 7. Punkt. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa wielkopolskiego. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami dla gminy Kaczory na lata 2013-2016. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu gminy Kaczory. Punkt 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Punkt 12. Zapytanie wolne wnioski. Punkt 13. Odpowiedzi na zapytanie i wnioski. Punkt 14. Zakończenie. Informuję, że zgodnie z artykułem 20 ust. 1a wyżej cytowanej ustawy Rada Gminy może wprowadzić zmiany w porządku sesji bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. Na wniosek wójta gminy wnoszę o poszerzenie wyżej wymienionego porządku 21 sesji o dodatkowy punkt. To jest punkt 5a.
podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2026. Proszę o przegłosowanie wyżej wymienionej zmiany w porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tej zmiany, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dwóch radnych. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że zmiana w porządku obrad sesji została wprowadzona większością głosów. Punkt drugi. Interpelacje i zapytania radnych. Proszę bardzo. Szanowna Rado, Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, zebrani goście. Chciałabym dzisiaj przedstawić trzy interpelacje. Pierwsza. Apeluję o utworzenie świetlic w szkołach na terenie naszej gminy. Zgodnie z polskim prawem świetlice w szkołach są obowiązkowe. Przytoczę fragment wypowiedzi pani minister edukacji Krystyny Szumilas z Głosu Nauczycielskiego. Przepisy prawa gwarantują rodzicom świetlice w każdej szkole. Zadaniem szkoły jest prowadzenie świetlic. Dyrektor, planując godzinę otwarcia świetlic, ma obowiązek skonsultować tę sprawę z rodzicami. Jeśli więc w jakiejś szkole nie ma świetlic, a rodzice tego chcą, oznacza, że dyrektor łamie prawo. Druga moja interpelacja dotyczy zainstalowania monitoringu przy obiektach użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przedszkola, boiska, w odpowiednich miejscach, dlatego że, proszę Państwa, dzieją się tam rzeczy niepokojące. Wieczorami i nocami schodzą się w te miejsca różne osoby, które hałasują, zachowują się niezgodnie z prawem, zostawiają butelki po alkoholu, różne części garderoby, prezerwatywy. To dzieje się przy szkołach i przedszkolach, przypominam. Rano przychodzą do tych szkół dzieci i zastają nieraz, no wiadomo, obsługa sprząta, ale no nie jest to, myślę, właściwe. No i trzecia interpelacja. Po dyskusji stwierdziliśmy z kolegami, że chcielibyśmy poznać raport, żeby został stworzony taki raport dotyczący odśnieżania w naszej gminie, dlatego że ten temat budzi zainteresowanie mieszkańców i różne kontrowersje. Chodzi nam o to, żebyśmy byli świadomi, jaka jest długość dróg w tej chwili, które podlegają odśnieżaniu, które należą do gminy, które do powiatu, jaka jest kolejność odśnieżania, jakie są koszty związane z odśnieżaniem, które firmy odśnieżają, kto jest odpowiedzialny za koordynację tych prac w Urzędzie Gminy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Wysoka Rado, szanowni mieszkańcy, na dzień dzisiejszy poprosiłbym o udzielenie odpowiedzi na cztery interpelacje. Pierwsze to zebrania wiejskie, które odbyły się ostatnimi czasy. Powiem tak, rozporządzenie pan wójt Brunon-Wolski wydał o zwołaniu zebrań wiejskich 16 kwietnia i w Śmiowie zebranie odbyło się 7 dni później. Powiem w ten sposób, informacje w gablotach o tym, iż o tym zebraniu pojawiły się na 3 dni przed takim zebraniem. Ja uważam, że no chyba nie musieliśmy tego robić, nie wiem, w pośpiechu, pisać tej informacji, tego rozporządzenia na kolanie, tylko szło powiadomić tych mieszkańców, nie wiem, na 2 tygodnie wcześniej. To jest już taki minimalny termin ustawowy, 14 dni. Drodzy Państwo, dzisiaj otrzymałem zaproszenie, tak jak i wszyscy radni, nie wiem, może jeszcze zaproszeni goście, na zaproszenie obchodów jubileuszu 90-lecia jednostki OSP Kaczory. Proszę Państwa, 16 czerwiec. Dzisiaj mamy 17 maj, czyli miesiąc wcześniej. Można? Myślę, że można. Frekwencja, powiem tylko w ten sposób, w Śmiłowie była tragiczna. Było 29 osób. Na poprzednim zebraniu było 230. Wielu mieszkańców, no kilku udało mi się jeszcze poinformować w dniu zebrania wiejskiego. Godzina, myślę, że też była nie najbardziej najszczęśliwsza. Z rolników chyba nie było żadnego na tym zebraniu. No wiadomo, było akurat to był termin prac polowych. Naprawdę, zacznijmy ogłaszać to normalnie 2 tygodnie wcześniej. To jest takie, uważam, minimum.
No niestety nie mogłem być tutaj, chciałem się delikatnie usprawiedliwić na zebraniu wiejskim w Jeziorkach, gdyż miałem umówione spotkanie akurat 2 tygodnie wcześniej. Nie było mnie, aczkolwiek powiem, drodzy Państwo, jeszcze jedną rzecz. No, akurat nie czytam ostatnimi czasy Bibuł na Kaczorach tak często, jak robiłem to kiedyś, że sprawdzałem codziennie, bo gdy nie sprawdzi się jednego dnia, to na drugi dzień może już pewnych artykułów nie być. Ale zapytałem pana Zbyszka Stanowicza wczoraj, mówię, panie Zbyszku, jeżeli zebranie wiejskie jest w Zelgniewie, to kto pana informuje? No mówi, no zawsze informujemy o tym sołtys, nie ma z tym najmniejszego problemu, czy jakieś zebranie Rady Sołeckiej. Ja, drodzy Państwo, jest mi niezmiernie przykro. Nie wiem, czy jestem tutaj trendowaty, nie uzyskałem żadnej informacji o zebraniu wiejskim w Śmiłowie, aczkolwiek pani sołtys podobno wysłała 20 SMS-ów, ja na takiego SMS-a się nie załapałem. Również takiej informacji nie uzyskałem od sołtysa Jezior. Nie wiem, czy po prostu nie miałem się tam pojawić. Jesteś z tego powodu niezmiernie przykro, bo chcę działać na mieszkańcy. Zostało jeszcze niecałe 1,5 roku, także w tym temacie. Temat drugi. Za chwileczkę rozpoczną się wakacje szkolne. Mam nadzieję, że do tego czasu zostaną przygotowane na odpowiednim poziomie akweny nasze, czyli nasze jeziora, plaże. Nie mówię tutaj o budowaniu pomostów, o budowaniu, nie wiem, jakichś kompleksów strasznych. Po prostu usunięcie trzcin, nawiezienie ewentualnie piasku na ową plażę, wyrównanie terenu, może ustawienie 2-3 ławek, 2 koszów na śmieci. I to jest apel zarówno od mieszkańców Śmiłowa, jak i również mieszkańców jeziora. Punkt trzeci, interpelacja, to uważam również w Gablocie w Śmiłowie. Ostatnimi czasy ukazało się ogłoszenie. Informacja o nieruchomościach, które są do zbycia przez gminę Kaczory. Ale drodzy Państwo, nie informacja, jakie to są nieruchomości, tylko że informacja, jakie to są nieruchomości do zbycia, znajduje się w Urzędzie Gminy Kaczory. Wczoraj zadałem pytanie pani sekretarz, czy ta tablica, na której to się znajduje, to jest, nie wiem, na zewnątrz, że każdy mieszkaniec może podejść, zobaczyć. Nie, ta tablica jest w środku, czyli otwarta jest od 7 do 15. Uważam, że jeżeli gmina coś sprzedaje, to powinno wiedzieć o tym jak najwięcej ludzi. Bo im więcej ludzi, tym jest większa szansa na uzyskanie lepszej ceny. Wiemy, jaka dzisiaj jest sytuacja na rynku nieruchomości. Więc uważam, że to, co znajduje się w Urzędzie Gminy, powinno być w każdej gablocie w całej gminie. A nie po prostu dowiadują się tylko ludzie, no, którzy mają dostęp do internetu, czy po prostu akurat byli w gminie. Uważam, że to należy zmienić jak najszybciej. I punkt czwarty. Po części dotyczy budżetu za 2012 rok. Jak dowiemy się za chwileczkę, wykonanie tego budżetu było w 91%, jeśli chodzi o wydatki. Czyli zostało nam sporo pieniążków, można powiedzieć. Pytanie moje jest takie, ostatnimi czasy również miałem możliwość podejść do szkoły podstawowej w Śmiłowie i powiem w ten sposób, no, boisko tam jest naprawdę piękny teren, gdzie można by zrobić piękne boisko. Uważam, że do tego nawet kompleks boisk. To nie. To, co tam jest na dzień dzisiejszy, nie nadaje się nawet do gry w piłkę rugby. To jest żenada, tam jest po prostu klepisko. Apeluję do przewodniczącego Komisji Oświaty, do drugiego radnego ze Śmiłowa, do pani dyrektor szkoły. To nie, ja nie chcę tego boiska zrobić, nie wiem, bo ja będę chodził sobie tam po codziennie grać w piłkę, bo na dzień dzisiejszy jeżdżę 2 razy w tygodniu na Orlika na piłę. Do piły, przepraszam. Wielu mieszkańców tej gminy jeździ, czy to do miasteczka, do Białośliwia, do Piły. Naprawdę pomyślmy o takich rzeczach, jak wiadomo, mówimy o boisku wielofunkcyjnym w Kaczorach. Uważam, że no, rzeczą nieodzowną powinno być boisko wielofunkcyjne w Śmiłowie i boisko wielofunkcyjne w Dziemowie, bo to docelowo zakładam, że najprawdopodobniej te 3 szkoły zostaną. Proszę o umożliwienie dzieciom i młodzieży, aby mogły uczęszczać na obiekty. To jest naprawdę wszystko dla nich. Apel tutaj kieruję również do chyba największej firmy naszej. Jest pan prezes. Mam nadzieję, że przy odrobinie dobrej woli i chęci wszystkich jesteśmy w stanie w Śmiłowie coś porządnego zrobić. Porządna firma, porządna miejscowość, to myślę, że będzie i porządne boisko. Dziękuję uprzejmie. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie zastanowisz się, proszę Was.
Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Wysoka Rado, Szanowni Mieszkańcy. Ja chciałbym tutaj podzielić się jedną informacją i po prostu, żeby mieszkańcy gminy dowiedzieli się, jak traktuje powiat Zelgniewo. Na przykład droga z Zelgniewa do Piły jest podzielona na trzech właścicieli. Jest miasto, jest powiat Złotów i powiat Piła. Po zimie odcinek drogi do Płotek został zrobiony przez miasto. Od Płotek około 4 km po mojej rozmowie telefonicznej, nawet nie z dyrektorem, bo w zeszłym roku to rozmawiałem z dyrektorem powiatu złotowskiego, została załatwiona droga. Dwa razy byli, takie dziury były z tym asfaltem, tą tłuczniem i po prostu ta droga została naprawiona w ciągu 10 dni. Odcinek 700 metrów, to są wyboje. Zawiozłem pana Krupę, był u mnie, pokazałem, przewiozłem go. On mówi, tu się nie nadaje nawet traktorem przejechać. I rozmawiałem z panem Tomczykiem, czy po prostu będzie ta droga zrobiona, bo ja już o tą drogę, o ten odcinek 600 metrów, 700 metrów walczę 6 lat i po prostu powiedział mi w ten sposób. Bardzo dużo pieniędzy zostało wydane na kaczory i w Zelgniewie w najbliższym czasie ta droga nie będzie zrobiona. I się mówię panu Tomczykowi, panie Tomczyk, czy panu nie jest wstyd? 40 km Złotów potrafił przyjechać dwa razy, naprawił tą drogę po jednej rozmowie, a ja pana proszę ileś lat i pan tej drogi nie chce nam zrobić. Nie wiem, czy to Zelgniewo uważa jakąś odstoję, czy coś po prostu, no robi to nie fair. Pytam go się o chodnik, czy zostanie skończony chodnik w Zelgniewie. Odpowiedział mi w ten sposób, jak mina dołoży, to chodnik w Zelgniewie będzie zrobiony. Tak mi powiedział na temat chodnika. Także po prostu naprawdę, i ja po prostu miałbym taką prośbę, jakby pani Agnieszka mogła takie podziękowanie dla powiatu złotowskiego przekazać tu z ramienia gminy, naszych mieszkańców. Naprawdę, naprawdę, no, duże podziękowania są dla Złotowa. Proszę przyjechać, zobaczyć. Pan Goldberg jechał, też teraz opowiada, mówi, w poniedziałek jechał, czy kiedyś, mówi, dojechał, to jest 600 metrów, tragedia. Tam po prostu nie idzie przejechać ciągnikiem. A jednak wszyscy jeżdżą z Zelgniewa do Piły, do pracy, to jest tragedia. I non stop ludzie do mnie, no bo do kogo? No, dzwonią do gminy, do mnie w koło, a tu żadnego postępu nie ma w tej sprawie. I jeszcze jedna sprawa, tutaj z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować panu Kalce, w szczególności panu Krzychowi Burzy za odśnieżanie tej zimy. No naprawdę Zelgniewo nie było odcięte od świata, gorzej było z drogami powiatowymi niż z drogami gminnymi. Naprawdę super, super sprawa zrobiona jest pod względem tutaj odśnieżania dróg przez zakład pana Kalki. No i pracownika pana Krzysia Burze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ktoś by chciał jeszcze zabrać głos? Przystępujemy do punktu trzeciego porządku obrad. Informacja na temat działalności w minionym okresie. Proszę bardzo. Pan Henryk Kalka, przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Panie Wójcie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, obecni na dzisiejszej sesji. Komisja rewizyjna odbyła dwa posiedzenia. Jedno posiedzenie było w dniu 22 kwietnia i dotyczyło w zasadzie spraw związanych z udzieleniem absolutorium dla pana wójta. Natomiast posiedzenie w dniu 16 maja 2013 roku dotyczyło spraw bieżących ujętych w programie dzisiejszej sesji. Jak wiadomo, w kompetencji Komisji Rewizyjnej jest sporządzenie opinii o wykonaniu, o realizacji i wykonaniu budżetu do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz podjęcie stosownej uchwały. Na posiedzeniu pani skarbnik
zapoznała nas ze sprawozdaniem finansowym, ze stanem mienia komunalnego, przedstawiła stosowne dokumenty. Zapoznaliśmy się również już z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej właśnie tego sprawozdania finansowego i uwzględniając również nasze kontrole przeprowadzone zgodnie z programem pracy Komisji Rewizyjnej, sporządziliśmy właśnie taką opinię, wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej o udzielenie absolutorium dla wójta gminy Kaczory za realizację i wykonanie budżetu. Powiem w tej chwili, że komisja jednogłośnie podjęła taką uchwałę. Zwrócę może jeszcze też uwagę, że udzielenie absolutorium dotyczy wykonania i realizacji budżetu. To nie są jakieś tam sprawy, no, jakieś tam animozji między jakimś, no powiedzmy, konkretnym radnym a wójtem, ale konkretnie chodzi o wykonanie i realizację budżetu. I myślę, że odnośnie tego posiedzenia to w tym momencie to byłoby wystarczająco. Natomiast jeśli chodzi o posiedzenie w dniu 16 maja, to tutaj zwróciłbym uwagę właśnie na ten dodatkowy punkt dotyczący zmiany wieloletniej prognozie finansowej. Wynika on z tego, że myślę, może bym powiedział tak, że to jest po prostu taki przykład pozytywnej i pożytecznej współpracy między gminą, między wójtem, a miejscowym zakładem, jakim jest nadleśnictwo, konkretnie pan nadleśniczy Krzysztof Gromaczkiewicz. Mianowicie nadleśnictwo przekazuje nam 400 tysięcy, w tym roku 200 i w przyszłym roku kolejne 200, taką transzę 200 tysięcy na odnowienie czy odbudowę ulicy Dziębowskiej. W związku właśnie z tutaj, to jest główna tutaj pozycja, te 200 tysięcy, która no, jest związana ze zmianą budżetu, no, co za tym idzie, konieczna była tutaj również zmiana w tej wieloletniej prognozie finansowej. Jeśli chodzi o te pozostałe punkty, to tutaj komisja też rozpatrzyła je, zaopiniowała pozytywnie. W sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła, no to spotykamy, mamy do czynienia tym co roku, to chodzi o te 4 tysiące na dofinansowanie Izby Wytrzeźwień. W sprawie pomocy finansowej dla województwa wielkopolskiego, no w moim tutaj odczuciu jest to takie wsparcie chyba w tym momencie bardziej takie wirtualne, bo dotyczy projektu, który no, będzie pewnie robiony albo nie będzie robiony, projektu dotyczącego właśnie tam usunięcia tych wód, wiadomo, w miejscowości Brodna na skutek awarii rurociągu melioracyjnego. Nastąpiło podtopienie ileś tam set, no może nie set, ale kilkadziesiąt hektarów i to w związku z tym właśnie przewiduje się tutaj jakąś tam kwotę około chyba 15 czy 17 tysięcy, ale myślę, że to jest, jak na tą chwilę, to jest jakaś taka kwota, w ogóle taka uchwała dosyć wirtualna. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami dla gminy Kaczory, tutaj też pozytywnie. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu gminy Kaczory, to dotyczy właśnie tego związku gminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Po prostu tam chcą oni gdzieś ten nasz herb też umieścić w swoim logo.
To by chyba tutaj dotyczyło to tych spraw bieżących. Takie tu sobie zaznaczyłem jeszcze taka refleksja po spotkaniu z wójtem, z mieszkańcami. No, mieszkańcy są żywotnie zainteresowani właśnie tymi sprawami śmieciowymi. To już było tutaj mówione o tym, ja nawet ja się wypowiadałem, pan wójt się wypowiadał. Ustawa, ale muszę chyba to jeszcze raz powiedzieć, no ustawa tutaj sejmowa, uchwała sejmowa, przepraszam, ustawa, no postawiła nas pod ścianą. Po prostu no, można było tutaj albo nie wchodzić w ten związek gminny, międzygminny, ale czy to byłoby lepsze rozwiązanie? Po prostu no, nie ma mądrych. No, myśmy zdecydowali i żeśmy przystąpili do tego związku międzygminnego, zakładając, że będzie tych osób zainteresowanych będzie tutaj około 200 tysięcy, więc jakieś możliwości negocjacji z firmą, która będzie zajmowała się utylizacją tych śmieci, no, są większe. I również poruszane były sprawy oświaty, szczególnie tej przedszkolnej, ponieważ może to jest historia, ale myślę, że też tutaj należy o tym przypomnieć, że kiedy tutaj żeśmy wchodzili w tą transformację, to gmina Kaczory należała do nielicznych, które nie likwidowały przedszkoli. A co powiedzieć, że 60% gmin wiejskich w ogóle pozbyło się przedszkoli, więc to też świadczy tutaj o podejściu wójta i tutaj radnych do sprawy oświaty przedszkolnej. I może jeszcze tutaj mam, proszę, prawda, wiąże bardziej tutaj z absolutorium, ale przy okazji przedstawię jeszcze takie sprawozdanie krótkie z działalności Komisji Rewizyjnej, które de facto jest związane z programem z pracy Komisji Rewizyjnej. Za 2012 rok oczywiście. Komisja Rewizyjna w 2012 roku działała zgodnie z rocznym planem o pracy, zatwierdzonym uchwałą nr 1286 łamane przez 2012 Rady Gminy Kaczory z dnia 16 marca 2012 roku oraz miarę odszkodowań. W okresie minionego roku odbyło 10 posiedzeń komisji, podczas których frekwencja kształtowała się na poziomie 66,6%, podczas 4 posiedzeń i 100% na 6 posiedzeniach. Komisja Rewizyjna w 2012 roku odbyła 4 posiedzenia wspólnie z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska i 6 spotkań oddzielnych. Ponadto każdorazowo przed sesją opiniowała projekty uchwał, które były przedmiotem obrad. Podczas wspólnych posiedzeń dyskutowano sprawy dotyczące działalności izb rolniczych, gospodarki odpadami oraz stanu dróg gminnych i dojazdowych do gór. W trakcie samodzielnych posiedzeń Komisja Rewizyjna poza budżetem gminy zapoznała się szczegółowo z realizacją dochodów i wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Kaszorach. Zwróciła szczególną uwagę na koszty organizacji zajęć i imprez w pierwszym półroczu 2012 roku. Poza działalnością Gminnego Ośrodka Kultury Komisja Rewizyjna kontrolowała również finansowanie kultury fizycznej w gminie Kaszory oraz działalność klubów sportowych. Zgodnie z kompetencją Komisja Rewizyjna wskazała także całościowe wykonanie budżetu. Wystąpiła z formalnym wnioskiem uchwałą do Rady Gminy w sprawie udzielenia wnioskiem absolutorium, co stanowiło formę kontroli działalności wójta w zakresie wykonywania budżetu gminy. Komisja badała i analizowała sprawozdania oraz wykonanie budżetu gminy przede wszystkim pod względem zgodności z uchwałą budżetową oraz uchwałami zmieniającymi budżet gminy, sprawdzając rzetelność i poprawność wyżej wymienionego sprawozdania. Komisja pozytywnie oceniła gospodarność działań wójta w toku wykonywania budżetu. Komisja Rewizyjna w 2012 roku nie wykonywała zadań kontrolnych na zlecenie Rady Gminy, jak również nie rozpatrywała skarg od mieszkańców. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Pan Jarosław Goldberg, Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wójcie, Szanowni Państwo. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu oraz Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu wczorajszym odbyła wspólne posiedzenie. Na posiedzeniu tym pani skarbnik szczegółowo zapoznała nas z realizacją budżetu za 2012 rok. Odpowiedziała na szczegółowe pytania dotyczące tam pewnych kwestii, dotyczące właśnie realizacji tegoż budżetu. Zajęliśmy się również omówieniem projektów uchwał. I tak między innymi wywołała się taka dodatkowa dyskusja przy Związku Międzygminnym. Tutaj mamy za chwilę podpisywać deklarację odnośnie segregacji czy niesegregacji. Natomiast nie wiemy nic, to znaczy społeczeństwo nie wie nic, jak ta segregacja ma wyglądać. Czy padły też takie sugestie, że mają to być na przykład umyte pojemniki po szkle, obdarte z naklejek i tak dalej. I teraz dyskusja, podpiszę deklarację, że będę segregował, ale nie wiem, jakie ponoszę koszty przy tej segregacji. Czy się opłaci, czy nie. Po podpisaniu deklaracji nie będzie już wyjścia. Więc tutaj społeczność też nie ma zbyt dobrego przekonania w tym kierunku, bo kilka lat wstecz Alwater przesłał nam pisma załączone do tych pojemników, które tutaj mieliśmy i z tego pisma wynikało, że do pojemnika od Alwatera nie wolno było praktycznie nic wrzucać, bo wyszczególnienie było tych materiałów, które tam mogły właściwie się znaleźć, to z tego, co my posiadamy w gospodarstwie domowym, to nie moglibyśmy wrzucać i tu są też właśnie takie obawy, w jaki sposób do końca ten związek międzygminny nie poinformował nas. Tutaj pani sekretarz co prawda mówi, że w tych deklaracjach, które będą, prawdopodobnie będzie też instrukcja odnośnie tego, w jaki sposób będzie to realizowane. Wnioski wynikły na posiedzeniu komisji. Pani Joanna Stachowiak apeluje o połatanie dziury na ulicy Sosnowej przy posesji numer 8. Jest tam dosyć duża wyrwa. Następnie zapytanie, czy zostały udzielone jakieś stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe w naszej gminie. No i poruszyła stan bezpieczeństwa na ulicy Dziębowskiej. Chodzi tutaj o odcinek między tym tak zwanym starym przedszkolem, a ulicą Chodzieską, gdzie na dzień dzisiejszy przy obiekcie, który tam powstaje, przy drodze wykonawcy zostawiają samochody na chodniku. Chodnik jest, nie ma możliwości przejścia tym chodnikiem i częściowo zagradzają drogę. Sugestia była, żeby ewentualnie odstawili te pojazdy tam pod budynek po tak zwanych byłych makaronach. Pan Zbyszek Zanowicz pyta o to, kiedy wreszcie zostanie rozwiązany problem telefonii komórkowej, bo jest to uciążliwe dla mieszkańców Zelgniewa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Małgorzata Śliwińska, Przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Wysoka Rado, Panie Wójcie, Szanowni Goście. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbyła jedno posiedzenie, na którym omawiane były materiały sesyjne, jak również powracający temat odpadów komunalnych w świetle nowej ustawy. I zostaliśmy poinformowani, iż od poniedziałku 20 maja pocztą będą wysyłane deklaracje do mieszkańców. Trafią one z instrukcją, jak wypełnić i w jaki sposób odesłać. Gdyby ktoś takiej deklaracji nie otrzymał, jak najszybciej należy zgłosić w Urzędzie Gminy taką sytuację, ponieważ jest bardzo krótki termin na oddanie tych deklaracji do 25 maja. Będzie również uruchomiony punkt konsultacyjny i tutaj mam informację. W dniu 22 maja w środę w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaczorach w godzinach od 9 do 13 przedstawiciele Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi będą udzielać wyjaśnień
lub pomocy w wypełnianiu deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Związek Międzygminny ogłosił przetarg na wyłonienie firmy, która będzie obsługiwała wywóz śmieci. Zostały zakupione worki. Worki te będą z kodami kreskowymi. Jeżeli będzie segregacja, deklaracja na segregowanie śmieci, każdy otrzyma taki worek. Nie wiadomo jeszcze co z pojemnikami. Gdyby wygrała firma Adwater, pojemniki zostaną u właścicieli. Jeżeli nie, no to po prostu będzie wymiana. W związku z ostatnią zbiórką śmieci wielkogabarytowych zapytałam, co z oponami, które w mniejszych czy większych ilościach leżą w gospodarstwach rolnych. Tak, odpowiedź otrzymałam, że są prowadzone rozmowy na temat odbioru opon i taka zbiórka będzie przeprowadzona. Wracając do materiałów sesyjnych, to większość punktów związana była finansowa, została omówiona przez panią skarbnik. Bez zastrzeżeń radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kaczory za rok 2012, jak i też pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ze sprawozdania wynika, że zobowiązania gminy według stanu na dzień 31 grudzień 2012 wynoszą 5 031 777 zł, co stanowi 23,06% wykazanych dochodów. Nie stwierdzono przekroczenia planowanych wydatków. Następnie omawialiśmy podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok. Zmiana również ulega wieloletnia prognoza finansowa gminy Kaczory. Tutaj wspomniał już mój poprzednik, w związku z zawartą umową z Nadleśnictwem Kaczory, gmina Kaczory otrzyma środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego. Dokonano zwiększenia planu dochodów, zwiększono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia pod nazwą przebudowa dróg gminnych. Zaplanowano pomoc finansową dla województwa wielkopolskiego, dla gminy Piła, zwiększono plan wydatków w związku z planowaną utylizacją płyt azbestowych. Zmiany zostały przyjęte bez uwag. Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy w kwocie 4000 z przeznaczeniem na finansowanie pobytu osób nietrzeźwych z terenu naszej gminy w ośrodku profilaktyki w Pile. Następna uchwała to również udzielenie pomocy finansowej dla województwa wielkopolskiego w kwocie 17 220 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania przebudowa rurociągu R1 Śmiałowo-Brodna. To również wspomniał pan Heniu Kalka. Naszego udziału to jest 50%, drugie 50% daje starostwo powiatowe uchwałą Rady Powiatu. Następnie omawiany był program opieki nad zabytkami dla gminy Kaczory na lata 2013-2016. Program opracowany jest na 4 lata, niektóre zapisy uległy zmianie. Została założona nowa ewidencja gminnych zabytków. Uzupełniono program ochrony zabytków, wpisano uchwałę o możliwości otrzymania dotacji na remont zabytkowych budowli, uaktualniono wykaz zabytków. W dniu 15 kwietnia wojewódzki konserwator zabytków wydał pozytywną opinię o programie opieki nad zabytkami. Radni wyrazili się pozytywnie na temat programu, jak również dali zgodę na wykorzystanie herbu gminy Kaczory w materiałach kampanii informacyjno-edukacyjno-promocyjnej przygotowanej przez Związek Międzygminny. Dotyczy to kolejnej uchwały. I ostatnio omawiana uchwała to uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego. Naniesionych poprawek jest około 20, są to poprawki uchylające lub uchylające, nadające inne brzmienie poszczególnych punktów. Radni nie zgłosili uwag do poprawek. Wracając do punktu 5 porządku obrad udzielenia środowiska zarządu gminy. Po zapoznaniu się z informacją o stanie mienia komunalnego, wnioskiem o zwiedzenie w sprawie udzielenia absolutorium, radni obecni na komisji ustosunkowali się pozytywnie do udzielenia absolutorium gminy Kaczory. Dziękuję bardzo. Proszę o gminy o przedstawienie informacji na temat działalności w gminie. Przewodniczący, Wysoka Rado, chcę powiedzieć, że w ostatnim okresie odbyliśmy cykl zebrań wiejskich. We wszystkich miejscowościach odbyły się zebrania wiejskie, na których
omawiano sprawy bieżące, czym właśnie żyje gmina, więc przedstawialiśmy sytuację, na przykład jeśli chodzi o oświatę tutaj na terenie naszej gminy i przedszkola i szkoły. Przedstawialiśmy tutaj właśnie zakres działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przedstawialiśmy zakres działalności Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych oraz ja mówiłem też na temat tego, czym aktualnie zajmujemy się na terenie gminy i jaka jest tutaj wizja, jaka jest przyszłość przed naszą gminą, jakie właśnie będą prowadzone prace nad tym, co będzie realizowane w przyszłości. I tutaj chciałbym serdecznie jeszcze raz z tego miejsca podziękować sołtysom, radom sołeckim i mieszkańcom, którzy brali udział, za przygotowanie merytoryczne tutaj tych zebrań. Odbywały się one wszystkie w bardzo dobrej atmosferze. No i chcę tutaj jeszcze powiedzieć też, że tutaj wkradła się trochę mojej wypowiedzi, jak czytaliście Państwo w tygodniku nowym, to trochę tam właśnie pracownica zmieniła styl mojej wypowiedzi. Pani tutaj akurat Ania to pisała też, bo to nie chwaliłem się ja, że ja zadbałem dobrą atmosferę na zebraniach, tylko chodziło o to, że ja dziękowałem również sołtysom za to, że postarali się o zadbanie o dobrą atmosferę na zebraniach. Przekręcono moją wypowiedź po prostu, bo trudno by było mi zadbać samemu o dobrą atmosferę na zebraniach. Także przepraszam, że taka się wkradła tam właśnie jakaś pomyłka, bo mi nie o to chodziło. Chciałem oddać właśnie tutaj sołtysom, to przede wszystkim i radom sołeckim za to podziękować, że właśnie w te zebrania właśnie tak były przygotowane, fajną atmosferę mieliśmy i tutaj zadbali i sołtysi, i mieszkańcy, którzy byli na zebraniach. Bardzo dobra atmosfera była na wszystkich zebraniach. Mieszkańcy aprobują tutaj działania nasze, rady, wójta, i myślę, że wszystkich pracowników gminy za to, co robimy, jest pełna akceptacja i to w ten czas naprawdę jest budujące, bo wiemy, że idziemy w dobrym kierunku i tutaj ludzie to zauważają i wspólnie uczestniczą i biorą nawet na siebie te zadania, że to, co robimy, to nie są zadania, że robi wójt, że robi urząd gminy, tylko robią wszyscy mieszkańcy razem. I to daje takie właśnie wymierne efekty, że jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy, a jesteśmy naprawdę na odpowiednim poziomie, jeśli chodzi o rozwój naszej gminy i zawsze to podkreślam, że jesteśmy w czubie co najmniej Wielkopolski i wśród takich gmin nas możemy wymieniać jak suchy raz Tarnowo Podgórne, a pod niektórym względem to na pewno i przewyższamy i te gminy. Także dziękuję serdecznie za te zebrania miejskie i myślę, że tutaj akurat wiemy, co ludzie oczekują, zgłoszono wiele postulatów, zgłoszono wiele wniosków. Te, które były pod adresem tutaj wójta, pod adresem pracowników urzędu, są realizowane na bieżąco. Niektóre wnioski zostały przesłane do odpowiednich instytucji, na przykład do Zarządu Dróg Powiatowych. Wszystkie zostały zebrane, przesłane do pana Tomczyka. Właśnie te prośby, jakie mieszkańcy nam zgłaszali. Także tutaj myślę, że wszyscy jesteśmy zadowoleni, frekwencja taka jest normalna była na zebraniach, tak jak to na zebraniach właśnie tego typu, bo to nie były zebrania sprawozdawczo-wyborcze, a więc tutaj odbywały się właśnie zebrania w całkowitym luzie i to właśnie taka frekwencja, jak była na zebraniach, myślę, zawsze mniej więcej jest. Jeśli chodzi o inne sprawy, to jesteśmy na końcu tutaj wspólnie z panią dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli i dyrektorami poszczególnych szkół i placówek przedszkolnych, jak również panią dyrektor gimnazjum. Jesteśmy na ukończeniu projektu organizacyjnego na rok szkolny 2013-2014. Wcale nie było to tak łatwo ten projekt w tym roku jakoś sklecić, dlatego że no, mimo wszystko odczuwamy cały czas malejącą ilość uczniów w szkołach. A to rzutuje w ten czas właśnie na efektywność, na to, ile etatów w poszczególnych szkołach nauczycielskich może być. No i tutaj zwłaszcza pani dyrektor gimnazjum ma wielki, wielki problem z tym, dlatego że coraz mniej jest uczniów, coraz mniej oddziałów.
nauczyciele, no jest ilu jest i tutaj trudno by było zwalniać, no ale pani dyrektor tak jakoś to układa, że niektórzy nauczycieli, no niestety, nauczyciele niestety przechodzą na części etatów, niektórym ten właśnie jakoś udało się jeszcze te godziny jakieś dodać, żeby były pełne etaty, no ale jest problem i tutaj właśnie taki problem będzie, dlatego że nic nie wskazuje na to, żeby raptem wzrosła ilość uczniów w szkołach. Nic na to nie wskazuje, dlatego że chociażby to, co na zebraniach wiejskich Gminy Ośrodek Pomocy, ale zresztą i znamy właśnie z ewidencji ludności, że w latach obecnych nie rodzi się więcej dzieci w danym roku kalendarzowym. Poziom około 70 plus minus w jedną lub w drugą stronę, poziom 70 dzieci w roczniku się utrzymuje. A to jest połowa tego, co było w rocznikach najlepszych. Bo mieliśmy ilość dzieci w gminie na poziomie nawet 140 w roczniku. To jest różnica, prawda? Stąd mówię to po to, żebyście Państwo widzieli, że jest problem w szkołach. I dlatego to jest ten projekt organizacyjny, to nie jest tak prosto przygotować dyrektorowi szkoły na przyszły rok. Natomiast jeśli chodzi, tutaj od razu odpowiem pani Asi, jeśli chodzi o świetlice, robiliśmy rozeznanie 2 lata temu chyba i w szkole w Kaczorach na kilka godzin, 2-3 uczniów się zgłaszało. I tutaj mówiłem już to i wyjaśniałem na sesji też, że dyrektor szkoły jest w stanie zagospodarować tę 2 uczniów, żeby oni po prostu byli wykorzystani. Trudno robić świetlice, żeby płacić nauczycielowi, który będzie się opiekował 1 czy 2 dzieci. No, także jeśli taka potrzeba będzie, jeśli będzie wykazane, że taka potrzeba jest, to świetlica będzie uruchomiona. Ale takiej potrzeby na razie nie widzę. Dostosowujemy do tego autobusy, że po każdej właściwie skończonej lekcji dzieci mają odjazd bezpośrednio. Nikt nie czeka na autobus, bezpośrednio z każdej szkoły odjeżdżają. I tutaj właśnie między innymi dlatego nas tyle te dowozy kosztują, bo jak wiemy, to przeszło już 200 tysięcy złotych rocznie kosztują nas dowozy uczniów. To jest kwota dosyć poważna, ale chodziłoby o to właśnie, żeby uczniowie nie tracili czasu. Skończą lekcję i obojętnie z jakiej miejscowości są, podjeżdża autobus i jadą do domu. Tak samo jak dzieci staczą i idą do domu po lekcji, tak samo każde dziecko z terenu gminy po skończonej lekcji idzie do domu. Z tym, że to jest robione za pomocą przewozu autobusa. Ogłosiliśmy również już kilka przetargów. Został ogłoszony przetarg i rozstrzygnięty już jest na drogi w Śmiłowie. To jest droga kasztanowa i droga na ośrodku sportowym. I wkrótce będzie podpisana umowa i przystąpi 12 do realizacji. Jeśli chodzi o te wnioski również te, co było na Morzewo i Zegniewo. No niestety, jeśli chodzi o konkurs, ofert nie mógł się odbyć, dlatego że tylko wpłynął jeden wniosek, który nie spełniał wymogów i dlatego ogłosiliśmy również przetarg na wykonanie właśnie tych małych wniosków w Morzewie przy remoncie Wiejskiego Domu Kultury i podobnie w Zerwiniewie i czekamy teraz na oferty i na rozstrzygnięcie później w przyszłości. I jeśli chodzi o inne, to również przetarg ogłosiliśmy na dowozy uczniów, dlatego że to już się skończy właśnie, jeśli chodzi o ten okres, który mieliśmy poprzednio, w tym roku się kończy. I dlatego musimy firmę wybrać znowu, która będzie dowoziła uczniów do szkół wszystkich na terenie gminy. Myślę, że bardzo byśmy chcieli, aby to była ta sama firma, czyli PTS Piwa, to dla nas było najlepsze rozwiązanie. I myślimy, że chyba znowu złożą najlepszą ofertę i będziemy mogli wybrać Piwę. Również przygotowujemy się do ogłoszenia i to w najbliższym czasie będzie ogłoszony przetarg na dostarczanie energii elektrycznej. Mamy już prawie przygotowane tutaj, jeśli chodzi o
specyfikacje i w najbliższym czasie również ukaże się ten przetarg. I chodzi o to, że teraz ukazało się na terenie kraju już wiele firm energetycznych. No i być może poprzez ten przetarg będziemy skłonni, może uzyskamy lepszą ofertę, aniżeli mamy w tej chwili na dostarczanie energii, a więc i oświetlenie, i we wszystkich placówkach i oświatowych, i tutaj wszystkich budynkach, które mamy na terenie naszej gminy. Przygotowujemy się również tutaj do sprzedaży działek i w najbliższym czasie będą ogłoszenia o przetargu na działki budowlane. Najpierw będzie w Dziębówku takie ogłoszenie, bo tam już jest wykaz wisi i niedługo ogłoszony będzie przetarg. Następnie w Śmiłowie przygotowujemy chyba dwie działki i w Jeziorkach trzy działki. Także to w najbliższym czasie takie przetargi się odbędą. No i jeszcze poza tym przetargi na budowę dróg. No i tutaj właśnie to, co wnosiłem i prosiłem Radę, żeby zrobić zmianę w wieloletniej prognozie finansowej, dlatego że w ostatnim czasie podpisałem z nadleśnictwem tą umowę 15 maja, dokładnie tuż przed sesją. Trwały dosyć długo rozmowy. Tam pan nadleśniczy musiał uzgodnić jeszcze ze swoimi władzami w dyrekcji, czy taka umowa może być podpisana, ale jest. I tutaj mamy zagwarantowane te środki, o których mówił między innymi pan Henryk Kalka, że dostajemy. Nieopatrznie tak się stało, bo wcale w tym roku nawet tej ulicy Dziębowskiej nie zamierzaliśmy budować, to wiemy wszyscy, ale skoro oferuje nadleśnictwo pieniądze, no to należało i dlatego tutaj prośba o to, żeby wprowadzić te zmiany w planie finansowym, bo inaczej nie będziemy mogli ogłosić przetargu. O to tutaj chodzi. I dlatego właśnie te 200 tysięcy to dużo robi, bo to jest ulica Dziębowska. Będzie ona, tak jak tutaj już mówiliśmy, nie cała zrobiona, tylko jedna część w tym roku, druga część w przyszłym roku. No i jednocześnie będziemy ogłaszać tutaj przetarg na ulicę Dziębowską z ulicą w Zerniewie na Bruku. To pójdzie przetarg razem, ta ulica i Dziębowska. Drugi przetarg pójdzie na osiedle przy lesie w Kaczole, które tam mieliśmy zaplanowane na ten rok. I następnie po tych przetargach zobaczymy, jak to wyjdą te przetargi. Ogłosimy przetarg na tą drogę w Rzadkowie, która jest zaplanowana na ten rok, żebyśmy mogli zrealizować to, co mieliśmy zaplanowane. Myślę, że to są najważniejsze sprawy, jakimi zajmowaliśmy się w ostatnim czasie. Jeśli chodzi o te śmieci, no to wiemy, że to jest dyskusja taka, że nikomu to się nie podoba. I mnie się to też nie podoba, ale musimy to robić. Musimy i wiemy, że tutaj dyskusja nad tym, czy słusznie, że przystąpiliśmy do związku, czy nie, to do niczego nie prowadzi. Dlatego, że gdybyśmy nie przystąpili, to byłaby dyskusja odwrotna, dlaczego nie przystąpiliśmy do związku. A więc tutaj teraz musimy liczyć na to, że to będzie dla nas korzystne, dla mieszkańców gminy Kaczory. I tutaj jest w tym związku międzygminnym, znajduje się 15 gmin. Wszystkie gminy z powiatu pilskiego oprócz Łobrzenicy. I tam dochodzą jeszcze inne gminy tutaj, no nie tylko ościenne, bo jeszcze gminy taka jak Okonek, to nie jest gmina w pobliżu, ale między innymi jest gmina Okonek, jest gmina Drawsko, jest gmina Wieleń, chyba Krzyż też, nie pamiętam dokładnie, a więc wiele, wiele tutaj gmin. No i poszliśmy po to, licząc na to, że uzyskamy najlepsze tutaj warunki, jeśli chodzi o mieszkańców naszej gminy. I liczymy cały czas na to, bo każdy tam właśnie, jeśli chodzi o te związku międzygminnym, to każdą gminę reprezentuje wójt lub burmistrz. Tutaj ja reprezentuję naszą gminę. Miasto Piła jest reprezentowana przez kilka osób, nie pamiętam teraz dokładnie, miasto Wyrzyc przez dwie osoby. No i każdy ma jeden głos. Ale każdemu z nas
tam będącym w tym związku międzygminnym, zależy, aby te warunki dla naszych mieszkańców były jak najlepsze. Teraz musimy poczekać na przetarg. Wiemy, że są dwie kwoty ustalone, a więc śmieci segregowane 10 zł, niesegregowane 15 zł. To jest taka wstępna ocena i po przetargu myślę, że to będzie weryfikowane. I myślę, że będzie z korzyścią dla naszych mieszkańców weryfikowany. Także poczekajmy, zobaczymy. Nawet te deklaracje, które teraz będą, to one będą dotyczyły tylko właśnie ilości zamieszkałych osób w poszczególnych mieszkaniach. I jeśli będzie umowa, to nie wiem, czy to wynika, teraz nie pamiętam, że będzie umowa musiała być podpisana, to później będzie umowa druga w każdym bądź razie ze zmianą tych cen. Także no jest, zresztą widzicie Państwo, co się dzieje i w telewizji, jakie są dyskusje na ten temat i tak samo i u nas można o tym mówić i gadać i zawsze każdy będzie miał rację. Każdy będzie miał rację, dlatego że to nikomu za bardzo się nie podoba, a mieliśmy temat na terenie naszej gminy rozwiązany wręcz wzorowo, a musimy to popsuć. Bo mieliśmy tutaj idealne rozwiązanie, które przyjęliśmy kilkanaście lat temu, nad którym dyskutowaliśmy z mieszkańcami bardzo, bardzo długo. Też była burzliwa dyskusja, ale w końcu doszliśmy do konsensusu, bo to było rozwiązanie takie modelowe, że każdy płacił za to, że ma kupeł, nieważne czy on jest pusty czy nie pusty, miesięcznie była ustalona kwota, nikomu nie opłaciło się śmieci wyrzucać do lasu, do rowu, każdy śmieci do kubła wysypywał, później te worki wprowadzono, segregowane, a więc mieliśmy naprawdę bardzo dobrą uchwałę tutaj opracowaną przez Radę Gminy, ale zmieniła się ustawa i musimy no niestety tą ustawę realizować. Także proszę tylko tutaj, żeby mówić to, co wszyscy wiemy do mieszkańców, żeby o tym właśnie upowszechniać i mówić i będziemy czekali na końcowy efekt. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo teraz niektóre gminy, jak z kolegami rozmawiam, którzy nie przystąpili, to żałują, że nie przystąpili. Niektórzy wypowiadają się odwrotnie też, no ale trudno gdybać, jak jeszcze nie ma konkretów. Także poczekajmy, jak już będą konkretne rozwiązania. Do końca będzie wszystko wiadome. W ten czas będziemy mogli na ten temat rozmawiać i mówić ewentualnie pozytywnie bądź negatywnie. W każdym bądź razie to, co teraz te ceny ustalone są, jeśli chodzi o segregowane, to one nie uderzają w mieszkańców, w rodziny jedno-, dwu-, trzyosobowe. To jest mniej więcej na tym samym poziomie. Od czwartej osoby już w rodzinie już jest drożej. I dlatego tutaj trzeba będzie na to spojrzeć w ten sposób, co zrobić właśnie, żeby to nie uderzało mocno we wszystkich. Na razie dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do punktu 4 porządku obrad. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kaczory za 2012 rok. Proszę panią Agnieszkę Grabarską, skarbnika gminy, z upoważnienia wójta gminy Kaczory o przedstawienie sprawozdania finansowego. To jest bilans z wykonania budżetu gminy Kaczory, bilans jednostki budżetowej i rządowego zakładu budżetowego, wystawienie zmian z funduszu jednostki, rachunek zysków i stref jednostki i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kaczory za 2012 rok oraz przedstawienia opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Wysoka Rado, panie przewodniczący, zaproszeni goście. Zacznę może od sprawozdań finansowych. W skład sprawozdań finansowych wchodzą wymienione właśnie cztery dokumenty. Rachunek zysków i strat, zestawienie zmian funduszu, bilans jednostki, bilans wykonania budżetu. Dokumenty te są to sprawozdania łączne, łączące wszystkie sprawozdania z jednostek organizacyjnych, łącznie z zakładem budżetowym. I są sporządzane na dzień 31 grudnia 2012 roku. I tak począwszy od rachunku zysków i strat, w dokumencie tym nie dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń z uwagi na to, że kwoty, które podlegałyby wyłączeniom, stanowiły poniżej 5% wydatków i stanowią, nie wpływają istotnie na wynik finansowy.
Ujęto przychody łącznie netto w wysokości 23 052 699 zł 81 groszy, koszty w wysokości 20 044 307 zł 51 groszy i zakończono wynikiem finansowym w wysokości 2 835 792 zł i 13 groszy. W sprawozdaniu pod nazwą zestawienie zmian w funduszu jednostki dokonano wyłączenia na kwotę 94 748 zł i 47 groszy. Wyłączenie to zostało dokonane pomiędzy Urzędem Gminy i Zakładem Budżetowym. Stanowi to kwotę wydatków związanych z budową kanalizacji sanitarnej w Siłowie na ulicy Górnej, która to środek trwały został przekazany właśnie do Zakładu Budżetowego. W 2012 roku dokonano łącznie zwiększenia funduszu na kwotę 39 691 853 zł i 8 groszy oraz zmniejszenia funduszu w wysokości 38 261 023 zł i 23 grosze. Fundusz na koniec 2012 roku wynosi 68 220 085 zł i 79 groszy. Kolejny dokument, bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego łączny zamyka się kwotą po stronie aktywów i pasywów w wysokości 71 933 242 zł i 6 groszy. W ciągu porównaniu do stanu na koniec 2011 roku do 2012 roku aktywa trwałe zwiększone zostały o kwotę 1 793 673 zł i 90 groszy, a fundusz o kwotę 2 241 685 zł i 53 groszy. I ostatni element łącznego sprawozdania finansowego, finanse wykonania budżetu. Finans ten zamyka się kwotą po stronie aktywów pasywów kwotą w wysokości 1 208 191 zł 81 groszy. Z tego dokumentu można przeczytać stan środków finansowych na koniec 2012 roku, jak i stan zobowiązań długoterminowych, stan zaciągniętych kredytów w kwocie 5 031 777 zł. Też druga część odnośnie sprawozdań finansowych. Kolejna część jest to informacja sprawozdania wykonania budżetu gminy za 2012 rok. I tak pokrótce może postaram się najważniejsze właśnie budżet na 2012 rok został uchwalony w dniu 29 grudnia 2011 roku. Pierwotnie uchwalono dochody na kwotę 20 373 010 zł, wydatki na kwotę 23 068 120 zł. I zaplanowano deficyt na kwotę 2 695 110 zł. Budżet ten w ciągu 2012 roku zmieniany był 11 razy. Podejmowane zmiany były dokonywane zarówno zarządzeniami wójta gminy Kaczory, jak i podejmowanymi uchwałami rady. Zmiany w budżecie gminy. Najczęstsze zmiany były spowodowane otrzymywanymi różnymi dotacjami. Głównie były to dotacje związane z pomocą społeczną. W ciągu 2012 roku zwiększono dochody o kwotę 790 440 zł i wydatki o kwotę 949 492 zł. Dochody zostały wykonane w wysokości 103,09% zakładanego planu. Wydatki natomiast w wysokości 91,36% zakładanego planu.
taki właśnie wymieniony poziom wykonania wydatków. Wpływ mają wydatki, które nie mogły być zrealizowane w 2012 roku. Rzutuje tutaj kwota właśnie inwestycji pod nazwą budowa krytej pływalni w Kaczorach, gdzie ta inwestycja została, wiadomo, część wydatków została przeniesiona na 2013 rok. W 2012 roku nie dokonano zmiany planu. To jedna kwota, kolejną kwotę też około 80 tysięcy, jeśli chodzi o powiat, dotacja na drogi powiatowe, plan 200 tysięcy, wykonanie było 117 tysięcy. Na to gmina również nie miała wpływu. I na przykład kolejnym przykładem jest na przykład plan świadczenia rodzinne, gdzie również tutaj około 100 tysięcy złotych plan nie został wykonany. Wiadomo, plan dotacji jest ustalany przez wojewodę wielkopolskiego. Gmina na to nie ma wpływu, nie było po prostu większej potrzeby wypłat świadczeń, a plan na koniec roku nie był korygowany. W 2012 roku gmina zaciągnęła kredyt w łącznej wysokości 1 694 777 zł. Uzyskano dwie transze kredytu. Do przychodów jeszcze zaliczono kwotę 159 052 zł, to jest to kwota wolnych środków z roku poprzedniego. Spłacono raty zaciągniętych kredytów w kwocie 999 666 zł i 68 groszy. Na koniec 2012 roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, a stan zadłużenia wynosi 23,06% wykonanych dochodów ogółem. Część dochodowa, dochody ogólnie można podzielić na dochody własne i na dochody majątkowe. W skład dochodów własnych wchodzą podatki. Podatki w strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowią istotne miejsce. Ich udział wynosi 45,47%. Na 2012 rok, w związku z tym, że Rada Gminy Kaczory nie przyjęła maksymalnych stawek podatkowych, do budżetu gminy nie wpłynęła kwota ponad 1 334 000 zł. Dochody podatkowe ogólnie zostały wykonane na poziomie 98,55% zakładanego planu. I tutaj dochody, jakie uzyskała gmina z tytułu podatków lokalnych, w większości plany były wykonane powyżej 100%. Najwyższe wpływy gmina uzyskuje z tytułu podatku od nieruchomości, ponad 4 242 000 zł. Podatek rolny, ponad 293 000 zł. Podatek od środków transportowych, ponad 448 000 zł. Niższe dochody uzyskano z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Są to udziały przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Jeśli chodzi o dochody majątkowe, gmina uzyskała w skład dochodów majątkowych wchodzą wpływy z tytułu sprzedaży gruntów, zarówno gruntów rolnych, jak i pod budownictwo mieszkaniowe. W związku z tym, że był mniejszy popyt na działki, pomimo przeprowadzanych przetargów, nie udało się zbyć wszystkich nieruchomości, które były zakładane do sprzedaży. Mimo to plan, który został oszacowany w budżecie w wysokości 200 tysięcy złotych, myślę, że wykonanie 87,45% jest zadowalające. Uzyskano wpływy w wysokości 174 897 zł. W skład dochodów majątkowych wchodzą również dotacje. I tak gmina uzyskała w 2012 roku dotację w wysokości 125 tysięcy złotych na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Jeziorki i Śmiłowo oraz uzyskano dotację w wysokości 1 000 000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na inwestycje pod nazwą budowa krytej pływalni w
Kaczorach. Dotacja ta w budżecie znalazła się tylko po stronie wydatków, nie była po stronie planu. Kolejna grupa dochodowa, pozostałe dochody własne. I tutaj największą część stanowią wpływy z najmu i dzierżawy. Uzyskano wpływy w wysokości ponad 232 tysiące złotych. Kolejna grupa dotacje, 12,83% wykonanych dochodów budżetu stanowią przyznane różnego rodzaju dotacje na zadania bieżące. W 2012 roku otrzymano dotacje w wysokości ponad 2 799 000 złotych. Są to dotacje na zadania zlecone i na zadania własne. Wśród zadań zleconych znaczną część stanowi dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, ponad 1 984 000 złotych. I dotacje na zadania własne, uzyskano kwotę 333 546 zł. I tutaj są to głównie dotacje związane z pomocą społeczną. I dodatkowo jeszcze ponad 9 tysięcy złotych dotacje na realizację programu Wyprawka Szkolna. Oraz uzyskano z Urzędu Marszałkowskiego dotację w wysokości 70 tysięcy złotych na dofinansowanie zadania pod nazwą wymiana podłogi w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kaczorach. W 2012 roku uzyskano również dotacje na podstawie porozumień. Uzyskano z powiatu, gmina otrzymała z powiatu dotację w wysokości 2000 zł na realizację zadań o charakterze kulturalnym oraz 20 tysięcy złotych na organizację dożynek powiatowo-gminnych. Ostatnią część dochodową dochodów stanowią subwencje. Ich udział stanowi 32,25% wykonanych dochodów ogółem. Subwencja oświatowa wyniosła ponad 6 102 000 złotych, część wyrównawcza ponad 911 tysięcy złotych. Strona wydatkowa, natomiast poszczególnych wydatki zarejestrowano w wysokości 21 941 664 zł i w poszczególnych działach wydatki kształtowały się w sposób następujący. Dział rolnictwo i łowiectwo wydano ponad 566 tysięcy złotych. W tym dziale największą część stanowią wydatki związane z wypłatą ze zwrotem podatku akcyzowego ponad 376 tysięcy złotych, dlatego taką kwotę wypłacono w Urzędzie Rolnym. Kolejny dział transport i łączność. Wydatki zrealizowano w kwocie ponad 1 146 000 złotych, w tym wydatki inwestycyjne ponad 362 tysiące złotych. Są to wydatki związane z utrzymaniem z inwestycjami właśnie gminnych oraz z Podlubińskiej ujęta również dotacja dla powiatu, czyli również drogi powiatowe. Kolejny dział gospodarka mieszkaniowa, zrealizowano wydatki w wysokości 673 917 zł i w tej kwocie mieszczą się głównie wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych, czyli koszty podstawowe instalacyjne, koszty energii, ogrzewanie, jak i również remonty. W 2012 roku przeprowadzono remont budynków mieszkalnych w Dziębówku, Kaczorach, w Dziębowie. Jeden lokal również został przystosowany i przeprowadzono remont w budynku, w którym znajduje się przychodnia lekarska. Wymieniono częściowo okna i przeprowadzono remont, wykonano remont dachu. Kolejny dział administracja publiczna. Wykonano wydatki w wysokości 2 268 620 zł i w skład tych wydatków wchodzi kwota prawie 61 500 zł. Są to wydatki realizowane na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki. 108 618 zł wydatki związane z działalnością Rady Gminy. 1 850 522 zł wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy.
czyli wydatki z bieżącą z administracją, z wydatki z wypłatą wynagrodzeń. I w 2012 roku w tej kwocie mieści się również wypłacone odszkodowanie na rzecz byłej pracownicy. Kolejny dział: bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wydatki związane z ochotniczymi strażami pożarnymi. Wydano kwotę ponad 114 tysięcy złotych. Kolejny dział: obsługa długu publicznego, ponad 228 tysięcy złotych wydano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Zaplanowana w budżecie gminy rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie była wykorzystana w 2012 roku, nie było takiej potrzeby. Kolejny duży dział, dział oświata i wychowanie. Zrealizowano wydatki w kwocie 9 698 851 zł. Są to łączne wydatki, łączne koszty utrzymania placówek oświatowych, szkoły podstawowe, gimnazjum plus przedszkola. Przypomnę, przy subwencji otrzymywanej w wysokości 6 102 680 zł, czyli różnica ponad 3,5 miliona złotych tutaj wynika z tego wyliczenia. Udzielono w 2012 roku udzielono pomocy materialnej dla studentów w wysokości 50 tysięcy złotych. Wydatki w dziale ochrona zdrowia zrealizowano w kwocie 112 478 zł i są to wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W dziale pomoc społeczna zrealizowano wydatki w wysokości 2 811 427 zł. I tutaj w tym dziale największą część stanowią wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, ponad 1 900 000 zł. Pozostałe koszty są to koszty wypłat udzielania pomocy społecznej, czyli zasiłki, koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej, realizacja programu pomocy państwa w zakresie dożywiania. Prawie 40 tysięcy złotych na kwotę prawie 40 tysięcy złotych wypłacono stypendia dla uczniów. Tutaj jest w 80% to zadanie jest finansowane przez wojewodę wielkopolskiego. Kolejny dział: gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości ponad 372 tysiące złotych. I tutaj największą część stanowią wydatki związane z oświetleniem ulicznym, ponad 230 tysięcy złotych. Prawie ponad 448 tysięcy złotych wydano również na wydatki związane z wywozem nieczystości. W tym znaczną część również stanowią koszty zbiórki sprzętu elektronicznego oraz sprzętów wielkogabarytowych. W dziale związanym z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego zrealizowano w wysokości 1 126 355 zł wydatki. Tutaj ponad 553 tysiące zł stanowią dotacje dla instytucji kultury, dla GOP-u, dla Gminnego Ośrodka Kultury oraz dla biblioteki. Pozostałą część stanowią wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wiejskich domów kultury, ponad 268 tysięcy oraz w tej kwocie mieści się również wydatek inwestycyjny związany z budową sali wiejskiej w Jeziorkach. I ostatni dział: kultura fizyczna i sport. I tutaj w tym dziale zostały przekazane dotacje dla klubów sportowych w wysokości prawie 130 tysięcy złotych oraz poniesiono wydatki inwestycyjne związane z inwestycją pod nazwą budowa krytej pływalni w Kaczorach w kwocie 2 568 696 zł. W 2012 roku gmina Kaczory na wydatki inwestycyjne wydała ponad 3 717 000 zł. I tutaj
Do najważniejszych wydatków należą wydatki związane z inwestycją pod nazwą rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kaczorach, ponad 63 265 zł wydano na przygotowanie dokumentacji projektowej, projektowo-kosztorysowej, uzyskano pozwolenie na budowę. Na inwestycję pod nazwą budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Górnej w Śmiłowie wydano ponad 89 tysięcy złotych. Udzielono dotację celową na dofinansowanie 7 przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 23 553 zł. W ramach zawartego porozumienia, zawartej umowy z powiatem pilskim przeznaczono kwotę 117 635 zł w formie dotacji na realizację inwestycji przy drogach powiatowych. Na inwestycję związaną z przebudową dróg gminnych na terenie gminy Kaczory wydano 432 219 zł. Wykonano drogę w Jeziorkach w kierunku Brodnej i ulicę Śmiłowie, ulica Kościelna. Ponad 112 tysięcy wydano na inwestycję na wykonanie oświetlenia na osiedlu Przylesie w Kaczorach. I w 2012 roku na inwestycję pod nazwą budowa sali wiejskiej Zapleczeń w Jeziorkach wydano prawie 300 tysięcy złotych, ponad 292 tysiące. Stopień, jeszcze tak pokrótce przedstawię może stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Są tutaj wymienione wszystkie przedsięwzięcia, które znajdują się w wieloletniej prognozie finansowej. I tak pokrótce, pierwsze przedsięwzięcie, budowa boiska wielofunkcyjnego przy gimnazjum w Szkole Podstawowej w Kaczorach. Zadanie to nie było realizowane z uwagi na lata realizacji 2013-2014. Drugie przedsięwzięcie, budowa krytej pływalni w Kaczorach. Poniesiono wydatki w kwocie 2 568 969 zł i 35 groszy, w tym koszty robót budowlanych wyniosły 2 475 726 zł. Kolejne przedsięwzięcie, budowa sali wiejskiej z zapleczem w Jeziorkach. Inwestycja ta jest podzielona na dwa etapy. Pierwsza część została, czyli stan surowy zamknięty, zostało to wykonane w 2012 roku, a druga część jest realizowana w 2013 roku. Kolejne przedsięwzięcie, budowa ulic oświetleniem na osiedlu Przylesie w Kaczorach. W 2012 roku wykonano oświetlenie uliczne. Kolejne przedsięwzięcie, modernizacja budynków sal wiejskich w Dziębowie i Śmiłowie. Z uwagi na termin realizacji w 2012 roku nie było to realizowane. Kolejne przedsięwzięcie, przebudowa dróg gminnych w miejscowościach gminy Kaczory. To tak jak już była mowa, drogi w Jeziorkach i w Śmiłowie. Rozbudowa go w Kaczorach, inwestycja ta planowana jest na lata kolejne. I inwestycja pod nazwą rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kaczorach. To również to co było już wymieniane, czyli opracowywanie dokumentacji. Kolejne dwa przedsięwzięcia związane z miejscowościami Zelgniewo i Morzewo nie były realizowane w 2012 roku z uwagi na przesunięcie również przez Urząd Marszałkowski dofinansowania na 2013 rok. Także myślę, że to tak pokrótce by było wszystko właśnie z tego, z informacji odnośnie wykonania budżetu gminy Kaczory. I jeszcze odczytam uchwałę opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Regionalna Izba Obrachunkowa opiniuje właśnie te sprawozdania i wystawiła opinię. Uchwała numer SO 0954/22/15/PI/2013 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
informacje o stanie mini jednostki i objaśnieniach gminy Kaczory. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. W składzie przewodniczący Krystyna Stróżyk, członkowie Ryszard Akuszturewicz, Halina Kurian, działając na podstawie artykułu 13 punkt 5 i artykułu 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych wyraża o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2012 rok informacji o stanie linii jednostki i objaśnienia gminy Kaczory opinię pozytywną. Uzasadnienie. Przedmiotem badania stanowiącym podstawę do wydania niniejszej opinii było sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Kaczory w roku 2012 oraz informacja o stanie linii jednostki według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku przedłożona tutejszej Izbie w dniu 29 marca 2012 roku. Skład orzekający zapoznał się także z uchwałą budżetową uchwaloną w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej po zmianach oraz rocznymi sprawozdaniami budżetowymi. Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu zawiera część opisową i tabelaryczną. Część tabelaryczną przedstawiono w układzie odpowiadającym treści uchwały budżetowej z załącznikami. W części opisowej wójt omówił wykonanie dochodów z podziałem na dochody bieżące i dochody z majątku i w układzie działów i rozdziałów, w tym zaległości w podatkach, opłatach i niepodatkowych należnościach budżetowych, należności według rodzajów, w tym wymaganych. Wykonanie wydatków przedstawiono w działach klasyfikacji budżetowej z omówieniem realizacji wydatków bieżących i majątkowych, w tym m.in. na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. W tej części zawarł informację o wykonanych dochodach i wydatkach budżetu oraz o przychodach i rozchodach budżetu. Przedstawiono przebieg realizacji budżetu za 2012 rok. Omówiono realizację dochodów według poszczególnych źródeł i działów. Poinformowano o przedsięwzięciach, jakie organ wykonawczy podjął celem pełnej realizacji planowanych dochodów. Podano kwoty zaległości podatkowych, jak i określono przyczynę powstania tych zaległości. Omówiono przedsięwzięcia, jakie zostały podjęte celem zmniejszenia stanu zaległości. Poinformowano o ubytkach dochodów budżetu z tytułu obniżenia stawek podatkowych. Przedstawiono efekty rzeczowe realizacji planów wydatków bieżących i majątkowych z określeniem zadań realizowanych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej oraz poziomu ich wykonania. Sprawozdanie przedstawia realizację stopnia zaawansowania programów wieloletnich. Omówione przedsięwzięcia zostały uchwalone w wykazie przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2026. Załączone sprawozdanie z realizacji planu finansowego Zakładu Budżetowego Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych przedstawia stany należności i zobowiązań, w tym wymagalnych. Stosownie do postanowień artykułu 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych sprawozdanie to nie podlega opiniowaniu przez skład orzekający. Analiza porównawcza prezentowanych danych dotyczących planu i wykonania w części tabelarycznej sprawozdania z wykonania budżetu z kwotami planowanymi w budżecie na rok 2012 oraz danymi zawartymi w przedłożonych sprawozdaniach budżetowych wykazała zgodność planowanych kwot i wykonanych w dokumentach przedłożonych tutejszej Izbie w odniesieniu do załączonych tabel. Z przedłożonego tutejszej Izbie sprawozdania z wykonania budżetu wynika, że planowane w 2012 roku dochody wykonano w wysokości 21 818 057 zł 57 groszy, to jest 103,09% planu, w tym dochody bieżące 20 517 160 zł 55 groszy, to jest 98,46% planu. Wydatki wykonano w kwocie 21 941 664 zł 69 groszy, to jest 91,35% planów, w tym wydatki bieżące 18 224 474 zł, to jest 72,72 zł, to jest 96,62% planu. Przychody wykonano w kwocie 1 853 829 zł, to jest 48,10% planu. Z tytułu zaciągniętych kredytów 1 694 777 zł, to jest 45,87% planu. Rozchody wykonano w 100% zakładanego planu.
Budżet 2012 roku wykonano z deficytem w kwocie 123 606 zł i 94 groszy. Skład orzekający stwierdził, że wykonane wydatki bieżące są niższe niż wykonane dochody bieżące, co spełnia postanowienia artykułu 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Ze sprawozdania wynika, że zobowiązania gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 5 031 777 zł z tytułu kredytów pożyczek długoterminowych, co stanowi 23,06% wykonanych dochodów. Dane te są zgodne z danymi sprawozdania RBZ. Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. Poniesione wydatki w rozdziałach 616, paragraf 459.0, 700.05, paragraf 459.0, 750.23, paragraf 459.0 i 852.12, paragraf 456.0. Według wyjaśnień zawartych w sprawozdaniu dotyczy m.in. odszkodowania wypłaconego na podstawie wyroku sądu i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych. Analiza wykonanych wydatków w rozdziale 852.95 wskazuje, iż są one wyższe od kwot otrzymanych dotacji o minimum 20%, co wskazuje na zachowanie postanowień artykułu 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. W rozdziale 854.15 udział gminy w wykonanych wydatkach stanowi 16,31%. Nie stwierdzono przekroczenia planowanych wydatków, uwzględniając wyłączenia zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, składek na rzecz ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy. Przedłożona informacja o stanie mienia jednostki według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku w ocenie składu orzekającego zawiera dane, o których mowa w artykule 267 ust. 1 punkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wykaz mienia obrazuje stan majątku, jaki gmina posiada, jego wartość i zmiany w stanie mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji oraz dochody uzyskane z tego tytułu w roku 2012. Skład orzekający stwierdził zgodność danych w zakresie wykonania dochodów z mienia w informacji oraz sprawozdaniu z wykonania budżetu i sprawozdaniu RP27S. Zachowano ciągłość danych od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia jednostki. Do przedstawionych danych skład orzekający nie wniósł uwag. W ocenie składu orzekającego przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku spełnia wymogi artykułu 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Biorąc powyższe pod uwagę, skład orzekający postanowił jak w sentencji. Dziękuję bardzo, pani skarbnik. Szeroka dyskusja nad... Panie radny, proszę o zachowanie powagi sesji. Szeroka dyskusja nad sprawozdaniami sesji odbyła się na poszczególnych komisjach i z tego co wiem, pani skarbnik wyczerpująco udzieliła odpowiedzi na wszystkie wątpliwości, z tego co wiem od przewodniczącej komisji. Ale żeby demokracji stało się zadość, otwieram dyskusję. Proszę bardzo. Radny Górka. Panie przewodniczący, mam jedno tylko pytanie, bo poznaliśmy tutaj bardzo dużo cyfr i tak dalej. Chciałbym zadać pytanie, na które nie wiem, czy udzieli mi odpowiedzi pani skarbnik, czy pan wójt. Ile środków pieniężnych zostało niewydatkowanych w 2012 roku? Jaka to była kwota na koniec 2012 roku? Bo myślę, że społeczeństwo musi tą kwotę usłyszeć. To zostało przedstawione w sprawozdaniu. Panie przewodniczący. Ale wywalić się z ośrodka dużo. Ale to jest proste pytanie. Ale należy słuchać. Panie radny, nie wiem, ile środków chodzi panu o wykonanie, niewykonany plan? Ile środków pieniężnych, ile środków pieniężnych zostało niewydatkowanych w 2012 roku? Kwota. No jest to w dokumentach. Na jakie zadania? Łącznie. Mówię o łącznie. No jest to, mam dokumenty przed sobą, ja tą kwotę widzę. No chciałbym, żeby nie została tutaj wymieniona. Chciałbym, żeby społeczeństwo o tym usłyszało. Ale jak tak wymieniona kwota? Proszę? No nie wiem, może różnica tak pomiędzy planem a wydatkami dokonanymi? No oczywiście, a mówię, to jest to ja. No czy zadałem jakieś niejasne pytanie? To jest tak. Nie, no,
Prosiłem tylko o udzielanie tej jednej odpowiedzi. A czy to jest dyskusja? Ale... To było... Omawiałam, bo ta różnica... Czy może ja mam odpowiedzieć na to pytanie sam sobie? Ja nie wiem po prostu, czy pan chodzi o... Proszę Państwa, jeżeli Pan Radny Górka słuchał uważnie wszystkich cyfr, jakie zostały przeczytane, odczytam tylko skład, opinię składu orzekającego Izby RIO. Dochody wykonano w wysokości 21 818 057 zł i 75 groszy. Dochody. A wydatki wykonano w kwocie 21 941 664 zł 69 groszy. Ogólnie w budżecie wydano więcej, jeżeli jak mieliśmy dochody. Budżet 2012 roku wykonano z deficytem w kwocie 123 606 zł 94 grosze. O tym pani wszystko mówiła. Pani, pani Olu, ale naprawdę... Jeżeli pan pyta ogólnie, to te sumy ale, o tym ale mówią. Ale jest w tej tabelce. Ja tylko proszę... A że niektóre cyfry w niektórych planach się nie zgadzają, bo ciężko jest zaplanować wydatki w stosunku do tych, co jest. Ja chcę tylko usłyszeć jakieś środki. Dziękuję bardzo. Proszę o zachowanie ciszy. Pani skarbnik. Proszę pana, nie wiem teraz o jakie środki. Środki, tak jak już przedstawiałam, wykonanie planu wydatków zostało wykonane w wysokości 91%, czyli nie zostało wykonane, wydatki nie zostały wykonane w 100%. Wydatki te nie zostały zrealizowane właśnie w tych punktach, co rzutują na tą właśnie większą kwotę, o której pan myśli, to akurat są to wydatki związane z pływalnią, gdzie wydatki te zostały przeniesione na rok następny. Jaka jest to kwota? Ponad 1 200 000 zł, jeśli chodzi o plan. I było to przeniesione plan wydatków, o taką kwotę został zwiększony plan wydatków w 2013 roku. Tak? A zysk netto, jaki był za 2012? Zysk netto. Jeśli chodzi o wynik finansowy. To jest zapisane w rubryce zysk netto, no może tak by było łatwiejsze pytanie. Proszę pana, ja to było omawiane na komisjach. Tłumaczyłam to również w zeszłym roku. Takie pojęcie jak zysk czy strata, to myślę, że w jednostkach samorządu terytorialnego nie można w takim charakterze ekonomicznym jak przedsiębiorstwie tego rozpatrywać. Środki finansowe, jakie na przykład zostały na rachunku bankowym, o tym była mowa również po rozliczeniach 2012 roku na poprzedniej sesji, gdzie były wprowadzane wolne środki w wysokości 730 tysięcy złotych, zostały przeznaczone na realizację wydatków w tym roku. Ja myślę, że tutaj wydatki, jeśli chodzi o wydatki bieżące, to realizacja tych wydatków była w okolicach ponad 95%, 99,98% na przykład w wydatkach oświatowych, a tam, gdzie plan nie został wykonany, na ten plan gmina nie miała wpływu i dlatego nie został zrealizowany, a nie było możliwości przecież przeniesienia na przykład na inne wydatki. Także nie wiem, czy kwota 730 tysięcy złotych, czy kwota środków, bo teraz to należałoby rozróżnić, czy kwota z bilansu 1 093 000 zł, jakie były na koniec roku, ale nie były to środki od razu do dyspozycji, bo była tam subwencja na przykład oświatowa ponad 450 tysięcy złotych, więc one nie są do dyspozycji. Dlatego trudno mi jest tutaj wyjaśnić dokładnie, o jaką kwotę panu chodzi. Czy chodzi tutaj właśnie, bo podejrzewam, że plan wydatków i wykonanie wydatków i o tą różnicę, tak? Dziękuję bardzo za precyzyjne wyjaśnienie kwestii. Zresztą to było wyjaśnione również wczoraj na komisjach, także. Ale proszę bardzo, pan Henryk Alka. Panie Wójcie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. No, muszę powiedzieć, że księgowość w samorządzie, w samorządach to naprawdę jest temat trudny i w porównaniu z taką księgowością biznesową
No to naprawdę jest, są pewne wątpliwości, ja też takie wątpliwości mam nieraz, ale mi tutaj pani skarbnik dość jasno to wytłumaczy. Jakkolwiek nie jestem jakimś rewidentem finansowym, skarbowym, ale jakoś staram się to zrozumieć. Nie będę tutaj powtarzał już tych, po raz kolejny tych kwot przewidzianych w uchwale budżetowej, po zmianach wykonanych. No w każdym bądź razie dochody wykonano w 103% i 9%, natomiast wydatki na poziomie 91,36%. Tylko zwróciłbym uwagę taką, że ten końcowy tutaj stan tych finansów był kontrolowany przez cały rok. Był pod kontrolą Rady Gminy. Rada Gminy na każdej sesji podejmowała uchwały zmieniające budżet. I to jest, że tak powiem, wynikiem, to jest, że tak powiem, podsumowanie tutaj Rady, tych uchwał dotyczących zmian w budżecie. Dodam jeszcze, tak tutaj myślę, że to ma też jakieś znaczenie, że gmina w 2012 roku spłaciła prawie 1 000 000 złotych kredytu, dokładnie 999 666,68 zł. Natomiast zadłużenie na koniec 2012 roku wynosi 5 031 177 zł, co stanowi 23,06%. Myślę, że tutaj te wskaźniki świadczą o tym, że gmina jest, ma zdolność kredytową, a poziom zadłużenia 23%, myślę, że nie jeden samorząd, nie jedna gmina by chciała mieć taki stan zadłużenia. Jak jestem przy głosie, to jeszcze dodam, że komisja rewizyjna podjęła, sporządziła odpowiednią opinię, która będzie pewnie odczytana później. Opinię do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Na tą opinię jest również odpowiedź Regionalnej Izby Obrachunkowej i podjęła stosowną uchwałę o udzieleniu absolutorium. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Stanowska, czas. Proszę Państwa, jeśli chodzi o sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok, to moją wątpliwość budzą wydatki. Ta kwestia dotycząca między innymi wydatkowania kwoty ponad 50 000 zł w dziale 750. To jest odszkodowanie dla byłej pracownicy. Protestowaliśmy tutaj z radnymi, żeby tej kwoty z budżetu nie wydawać. Uważamy, że w tym momencie jest to kara dla mieszkańców. Mieszkańcy na taką karę nie zasłużyli. Budzą też moją wątpliwość realizacja pewnych wydatków, no bo jestem tutaj zdziwiona, że na przykład jeśli chodzi o wykonanie wydatków rzeczowych w szkołach, no nie osiągnęliśmy, nie zbliżyliśmy się do 100%, a wiem, że no są zawsze potrzeby w tych placówkach, żeby uzupełnić chociażby czy księgozbiór, czy kupić papier do ksero, czy naprawić jakieś urządzenia. I mamy tutaj też wydatki na granicy 92% w szkołach podstawowych, 95,6%. Plan na wydatki rzeczowe. No mam tak w moim dokumencie. Taki dostałam. Przedszkola 95% wydatki rzeczowe. 95,74%, a gimnazjum 89,48%. To są wydatki rzeczowe w tych placówkach. Trochę też mnie niepokoi, no fakt nie byłam wczoraj do końca na komisji, ale miałam jeszcze inne zadania, że nie wydaliśmy też, nie zbliżyliśmy się do kwoty 100%, jeśli chodzi o takie sfery jak bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, jak kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, gospodarka komunalna i ochrona merytoryczne. Ja
Panie Przewodniczący, no po to jest ta dyskusja, żeby może wyjaśnić pewne rzeczy. Wydawało mi się, że Pani Skarbnik po ekonomii, ja również. Pytanie moje było proste. I... Panie Wójcie, mogę? Panie Przewodniczący... Więc sprawa jest tego rodzaju. Wydatki zrealizowaliśmy w 91%. Pytanie moje było, jakimi środkami dysponowaliśmy na koniec roku. Więc to, co mówimy o zysku netto, czyli po prostu, wiadomo, w samorządzie nie mówimy o zysku, tylko to są środki, które były dostępne. Planowaliśmy, Rada planowała. Dała zielone światło panu wójtowi. Pan wójt mógł je wydać. I drodzy Państwo, na koniec roku było to 2 miliony 835 tysięcy. To jest taka kwota. No drodzy Państwo, no jest to w dokumencie, no nie poprawiałem sobie tego sam, to jest dokument, który otrzymałem z Rady Gminy. I ja chcę powiedzieć jednoznacznie, cieszę się z jednej rzeczy. 2012 rok, pierwszy rok od czasu, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, że trafiły do nas środki unijne. Bo no woli przypomnienia, 2005 0 zł, 2006 0 zł. 2007 0 zł, 2008 0 zł, 2009 0 zł. I zaczynamy do 2011. No nie wiem, czy to dla kogoś tutaj radnych jest śmieszne, czy kiwanie głowami, no bo to jest żenada, że takie coś miało miejsce. I w tym roku są pierwsze efekty. Oczywiście, panie wójcie, jeżeli jest białe, to mówię, że jest białe. Jeżeli jest czarne, to jest czarne. Tylko przykro mi, że jest tak mało. Jeśli chodzi o pana zasługę, bo tych środków, chcę powiedzieć, łącznie do gminy wpłynęło 1 195 tysięcy. Jak wszyscy wiemy, poinformował tutaj nas jeden radny wcześniej, że ten milion to jest zasługa byłego starosty pilskiego, pana Tomasza Bugajskiego, dzisiaj działającego jako wicemarszałek województwa. Więc de facto pan wójt zorganizował, wywalczył 195 tysięcy. Uważam, że to padło porównanie tutaj do gminy Tarnowo-Podgórne i Suchlas. Drodzy Państwo, jakbyśmy porównali, jakie środki unijne ciągną te dwie gminy, to tragedia. Możemy się porównywać jedynie w okolicy do gminy Budyń, gdzie gmina Budyń nas przeskoczyła, prześcignęła, że tak powiem, w tych środkach. Dla porównania jedną gminę podam z okolicy, gmina Ujście w zeszłym roku pozyskała środków unijnych 5,5 miliona złotych. To są pieniądze naprawdę. I to, że krzyczałem, niektórzy mówili, że ubliżałem panu wójtowi, pokazywałem, że w 2010, w 2011 zaczynają malutkie efekty. Malutkie. Większe będą w 2013. O tym też powiem. Powiedziałem, że co roku będę informował społeczeństwo, jakie jest wykorzystanie środków unijnych. Bo gmina Kaczory jest w Polsce, a Polska jest w Unii. I to tutaj jest czarno na białe. Wiemy, jak wielu mieszkańców zgłasza różne potrzeby. Pan Zbyszek mówi o chodniku, o straży, o sali wiejskiej. W całej gminie mamy problem z oświetleniem, bo przecież były pieniądze. Rada gminy dała zielone światło. Można było? Można było. Oczywiście nie zrobimy wszystkiego od razu, ale wiedzieliśmy, że ten milion złotych, który dostaniemy ze środków unijnych, można było delikatnie planować. I kwota, i sytuacja dla mnie najważniejsza. Obiekty sportowe, czyli realizacja wydatków 68%. A cały czas mówię o tym boisku w Szkole Podstawowej w Świnowie. Zostało ponad 1 200 000 złotych, czyli za 200 tysięcy złotych, drodzy Państwo, bez problemu robimy boisko sztuczne z nawierzchnią sztuczną przy Szkole Podstawowej. Takie jak powstało na przykład chwilę w Zespole Szkół bodajże numer 5. Więc po to jest ta dyskusja. Ja nie przyszedłem tutaj głosować wszystko z automatu, tylko mówię, w tej uchwale będę przeciwny i podniosę rękę przeciw, ale moi wyborcy i mieszkańcy mają wiedzieć, dlaczego ja podniosłem rękę przeciw. Bo z takim stanem rzeczy się nie zgadzam. Tu ktoś zawalił swoją pracę. Każdy, kto słuchał uważnie, myślę, że wie. Nie będę tutaj wymieniał nikogo z imienia i nazwiska. I to, co podkreślam jednoznacznie, jeżeli coś jest białe, to mówię, że jest białe. Jeżeli czarne, to czarne. Bez żadnych uprzedzeń.
Mówił to pan radny Kalka. Ja jestem tego samego zdania. I po to podaję te liczby. Mówiliśmy tu o procentach, że wykonanie 103%. Bardzo się cieszę, wykonanie 91%. Ale powiedzmy społeczeństwu o kwocie. 2 800 000. Nie wykorzystaliśmy, drodzy państwo, nie uzyskaliśmy żadnych dofinansowań na place zabaw, na ścieżki rowerowe, na chodniki. No przecież można. Skoro inni potrafią i mogą, no to my nie bądźmy od nich gorsi. Bądźmy na równi z Tarnowem Podgórnym i z Suchym Lasem. Proszę bardzo, panie skarbnik. Ja chciałbym tylko zwrócić na jedną kwestię uwagę. Porównywanie się do gminy typu Ujście, która w ubiegłym roku założyła kanalizację i wodę w Byszkach, no to myślę, że to nie ta skala wielkości. Proszę bardzo. Przewodniczący, ja nie porównywałem gminy Ujście, tylko dałem informację, żeby mieszkańcy wiedzieli. Porównałem również nasze osiągnięcia i inne. Jeżeli ktoś porównuje nas do Tarnowa Podgórnego, to trzeba podać liczbę. Ja tak tylko woli wyjaśnień, bo myślę, że tutaj akurat ta kwota, która tutaj była podana, 2 800 000, jest taką kwotą naprawdę ogromną i ktoś z państwa czy z mieszkańców mógłby pomyśleć, że taką kwotę gmina miała tak na koniec roku na koncie, na rachunku bankowym i nie wydała tych pieniędzy. Tyle zaplanowaliśmy wydatków. Oczywiście, tyle było zaplanowane wydatków. Jeśli pan mi zadał pytanie, jakimi środkami dysponowaliśmy, to odpowiedziałam 730 tysięcy wolnych środków, które zostały wprowadzone na poprzedniej sesji do budżetu. Ta kwota 730 tysięcy to wynika z rozliczeń. One nawet nie były fizycznie do zrealizowania, do wydania na koniec 2012 roku, bo część stanowią na przykład udziały, które wpływają jeszcze w styczniu, a są do zaliczenia na grudzień 2012 roku. Jeśli chodzi o plany, bo to tak ładnie jest porównanie, plan a wykonanie. Tak samo można by porównać plan i wykonanie dochodów, gdzie no mamy 103%, ale mamy 1 000 000 zł bez planu. I ta kwota rzutuje właśnie na takie wykonanie dochodów. Bo to są środki unijne. Nie środki unijne, to nie są środki unijne po pierwsze. Po drugie, one zostały wykonane tutaj w tym planie, są po stronie wydatków, nie ma planu, dlatego jest taki ładny procent, 103%. Po drugie, uważam, że tak jak wskazane tutaj, że 60% wykonanie wydatków na obiekty sportowe. Obiekty sportowe, tutaj niewykonanie tego planu, dotyczy właśnie inwestycji budowa krytej pływalni, gdzie nastąpiło przesunięcie prac na następny rok. I w związku z tym, a to było tłumaczone na sesji 27 listopada 2012 roku, z czego to wynikało, nie został ten plan zmniejszony na chwilę obecną, ale tu nie było możliwości zrealizowania wydatków w tym planie. Więc no myślę, że to tu w ogóle nie ma nie wiem nawet jak to wytłumaczyć, no bo przecież to jeżeli jest na dane zadanie, to nie można sobie z tego, nie może być co innego realizowane. Odnośnie planu wydatków, wykonania wydatków na, nie wiem, zakupy rzeczowe. W placówkach oświatowych to generalnie te wydatki były w granicach 98-99%. Jeżeli nie były zrealizowane w pełni na wydatki na zakupy rzeczowe, to widocznie nie było aż takiej konieczności. Te wydatki może były zrealizowane na początku stycznia. Może nie jest zasadnym wykonywanie wydatków no, na siłę, niecelowych. A poza tym w planach znajdują się również, jeszcze są ujmowane kwoty wydatków, które są na przykład faktury niektóre, czy składki na ubezpieczenia społeczne, które są, odnośnie składek, to nie ma obowiązku w planie, ale wydatki rzeczowe, gdzie przychodzi na przykład faktura na koniec grudnia, która jest płacona w styczniu. Musi ona się znaleźć w planie. Więc nie ma takiej możliwości, żeby było wykonanie planów wydatków w 100% na każdym paragrafie. Bo często tak się zdarza, czy na przykład energia elektryczna również. Także myślę, że... Pani ma swoją teorię, ja mam pytanie... Ale proszę nie wchodzić w słowo. Ale no, panie przewodniczący, no rozmawiam z panią skarbnik, nie zwracam żadnej uwagi, bo to jest ta dyskusja. Ja tylko mówię, że mogliśmy te pieniądze wydać. Cieszę się, że nie wydaliśmy, ale to jest taka kwota została. Nie.
A kwota... Ja mówię, nie mówiłem o środkach pieniężnych, kasa, rachunki bankowe, tylko jakie środki nie zostały wydane. Szanowni Państwo, chciałabym jednak zwrócić uwagę jeszcze, że plan dochodów również nie w każdych paragrafach jest wykonany w 100%. Wspomniane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych również nie są wykonane w 100%. Dziękuję bardzo. Myślę, że pani skarbnik bardzo precyzyjnie to wytłumaczyła i wczoraj, i dzisiaj. Pan Zbyszek Zdanowicz, tak? Tak. Ja proponuję 15 minut przerwy, żeby przerwać tą białą gadkę. Myślę, że wykluczymy tę kwestię, bo trudno prowadzić działą dyskusję. Ja proponuję prawną dyskusję. To jest ostatnie zamknięcie dyskusji w tej kwestii. Myślę, że pani skarbnik doskonale wytłumaczyła wszystkie problemy. Proszę o dzięki. To zamknięcie dyskusji w tej kwestii. Dziękuję, to życzymy. Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. Jeden. Proszę panią Aleksandrę Wilkę o odczytanie projektu uchwały numer 21/148/2013. Uchwała numer 21/148/2013 Rady Gminy Kaczory z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2012 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Kaczory uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2012 rok. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Czy są pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę, przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? 3 radnych. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Gminy podjęła uchwałę większością głosów. Punkt 5. Punkt obrad. Absolutorium dla wójta gminy Kaczory za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012. Proszę panią Agnieszkę Grabarską, skarbnika gminy, o przedstawienie informacji o stanie mienia gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012. Jeszcze tak pokrótce właśnie chciałabym przedstawić informację o stanie mienia komunalnego. Informacja ta stanowi załącznik do zarządzenia nr 4/2013 wójta gminy Kaczory z dnia 28 marca 2013 roku. Została ona sporządzona za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. I przedstawia ona obraz posiadanego mienia komunalnego przez gminę Kaczory. I tak, stan gruntów na koniec 2012 roku wynosi w ilości 385,8769 hektara. Wartościowo stanowi to kwotę 33 388 560 zł i 60 groszy. Według obrębów najwięcej gruntów gmina posiada w obrębie miejscowości Kaczory, drugie miejsce Śmiłowo i kolejne miejsce mają Jeziorki. Najmniej gruntów posiada w obrębie miejscowości Równopole. Gmina Kaczory posiada 14 działek przekazanych w użytkowanie wieczyste. Stan mienia komunalnego gminy zmniejszył się w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia. To jest od złożenia ostatniej informacji o stanie mienia o 0,2876 hektara. Na zmniejszenie stanu mienia komunalnego wpływ miała przede wszystkim sprzedaż, w szczególności gruntów rolnych
oraz uchylenie w części decyzji komunalizacyjnej dotyczącej powierzchni działek zajętych pod drogę powiatową. Gmina nabyła nieodpłatnie z mocy prawa 20 działek stanowiących drogi. Ponadto nabyła również na podstawie decyzji na podział działkę pod drogę publiczną. W 2012 roku została zbyta jedna działka w drodze przetargu z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, trzy działki w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania działki przyległej. W minionym roku gmina nie sprzedała żadnego lokalu mieszkalnego, nie zostało również przekształcone w prawo własności prawo użytkowania wieczystego. Jeśli chodzi o stan budynków i budowli, gmina posiada 63 budynki. Jeśli chodzi o budowlę, posiada 82,36 km sieci wodociągowej i 77,22 km sieci sanitarnej. Gmina Kaczory posiada również udziały w Banku Spółdzielczym Chodzież w wysokości 9100 zł. Nie posiada akcji. Z tytułu posiadanego mienia gmina uzyskała dochody w kwocie 411 255,53 zł. W skład tych dochodów wchodzą dochody z najmu i dzierżawy, czynsz za obwody łowieckie, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz opłaty za użytkowanie wieczyste. W okresie objętym niniejszą informacją o stanie mienia komunalnego nie miały miejsca inne zdarzenia mające wpływ na stan mienia gminy Kaczory. Dziękuję bardzo. Czy są pytania lub uwagi do przedstawionej informacji? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, Komisja Rewizyjna. Proszę Jana Szura, wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej o przedstawienie wniosku uchwały Komisji Rewizyjnej z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla wójta gminy Kaczory za 2012 rok oraz opinii Krajowej Komisji Rewizyjnej z dnia 22 kwietnia 2013 roku dotyczącą realizacji budżetu gminy Kaczory za 2012 rok. Opinia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 kwietnia 2013 roku dotycząca realizacji budżetu gminy Kaczory za 2012 rok. Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Kaczorach w składzie Henryk Kalka, przewodniczący, Jan Szur, zastępca przewodniczącego, Tomasz Załachowski, członek. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Kaczory na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2013 roku rozpatrzyła sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku. Bilans z wykonania budżetu gminy Kaczory, bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. Zestawienie zmian w funduszu, rachunek zysków i strat. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Kaczory za 2012 rok. Uchwała nr SO 0954 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, informacji ostatnie mienia jednostki i objaśnieniach gminy Kaczory. Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniami finansowymi gminy Kaczory za 2012 rok, sprawdziła poprawność wykazanych kwot w sprawozdaniach łącznych ze sprawozdaniami jednostkowymi. Szczegółowo skontrolowano sprawozdanie finansowe, bilans rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu Urzędu Gminy Kaczory poprzez porównanie kwot wykazanych w sprawozdaniach z wydrukiem z programu finansowo-księgowego. W wyniku kontroli stwierdzono zgodność kwot. Sprawozdanie finansowe gminy Kaczory za 2012 rok nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta, dlatego badanie nie zostało przeprowadzone, a komisja nie rozpatrzyła opinii z tego badania. Na posiedzeniu dokonano szczegółowej analizy sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok i stwierdzono, co następuje. Uchwałę przyznano gminy budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w kwocie 20,27,160,450 zł. Dochody wykonano w kwocie 21 818
57,75 zł, co stanowi 103% i 9 centych planu. Uchwalony przez Radę Gminy Plan Wydatków Budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidział kwotę 24,17,612 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 21,941,664,69 zł, co stanowi 91,36 ogółu planu. Na realizację inwestycji zaplanowano w kwocie gminy Kaczory kwotę 5,156,277 zł, co stanowiło 21,47% ogółu planu wydatków. Wydatkowano kwotę 3,717,199,97 zł, co stanowi 72,09% planowanych wydatków na inwestycje. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 18,861,335 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 18,224,474,72 zł, co stanowi 96,62% ogółu planu. Gmina Kaczory na koniec 2012 roku osiągnęła deficyt w kwocie 123,606,94 zł. Ze środków budżetu gminy w 2012 roku spłacono raty zaciągniętych kredytów w kwocie 999,666,068 zł. Zadłużenie gminy na koniec 2012 roku z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosło 5,031,777 zł, co stanowi 23,06% wykonanych dochodów ogółem. Gmina na dzień 31 grudnia 2012 roku nie posiadała wymagalnych zobowiązań z terminem płatności do 31 grudnia 2012 roku z tytułu np. dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Wójt gminy Kaczory, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Komisja zapoznała się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez wójta gminy Kaczory sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2012 rok i informacji o stanie mienia komunalnego. W ciągu 2012 roku Komisja Rewizyjna w swych posiedzeniach zwracała uwagę na wykonanie budżetu gminy, szczególnie dokonała analizy sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku. Komisja Rewizyjna na posiedzeniach w dniu 5 września 2012 roku dokonała kontroli realizacji działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach z wyszczególnieniem kosztów organizacji zajęć i imprez w pierwszym półroczu 2012 roku. Zbadano na podstawie dokumentów źródłowych sposób organizacji i finansowania działalności jednostki. Komisja dokonała szczegółowej analizy kosztów organizacji głównych imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych zorganizowanych w wyżej wymienionym okresie i zwróciła szczególną uwagę na pozyskiwanie dodatkowych środki finansowe na zadania. W toku kontroli nie wniesiono żadnych uwag ani zastrzeżeń do sposobu organizacji oraz finansowania zadań o charakterze kulturalnym. Na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2012 roku Komisja Rewizyjna dokonała kontroli finansowej prowadzonej dokumentacji klubów sportowych i wykorzystywanych dotacji. Zapoznała się z zasadami finansowania 4 klubów sportowych działających na terenie gminy Kaczory. Komisja Rewizyjna szczegółowo zapoznała się z dokumentami przedkładanymi przez poszczególne kluby. W toku kontroli komisja nie wniosła uwag ani zastrzeżeń do przekazywania dotacji przez gminę Kaczory dla poszczególnych klubów sportowych oraz formy jej rozliczenia. W opinii Komisji Rewizyjnej realizacja dochodu przebiegała prawidłowo i komisja nie wnosi zastrzeżeń. Komisja Rewizyjna stwierdza, że wydatki realizowane były zgodne z uchwałami Rady Gminy, kontrolując dokumentację źródłową oraz sprawozdanie o wydatkach budżetowych za 2012 rok, nie stwierdziła przekroczenia wydatków w stosunku do planu. Wydatki były dokonywane zgodnie z zasadą celowości i gospodarności. Na posiedzeniu rozpoczęto i zapoznano się z informacją
o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku komisja nie wnosi uwagi do informacji o stanie mienia gminy Kaczory. Dokonana analiza wykonania budżetu za 2012 rok oraz porównanie z wynikami kontroli budżetu, jakich dokonała w ciągu roku, daje podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu gminy za 2012 rok. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Kaczory w pełnym składzie nie wnosi zastrzeżeń i pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu gminy Kaczory za 2012 rok. Dziękuję bardzo. Pani jeszcze Szuta, tak? Przepraszam. Uchwała Komisji Rewizyjnej z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla wójta gminy Kaczory za 2012 rok. Na podstawie artykułu 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 czerwca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2001 nr 142 pozycja 1591 z późniejszymi zmianami Komisja Rewizyjna uchwala, co następuje. Wnioskuje się na podstawie dołączonej do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla wójta gminy Kaczory za 2012 rok. Integralną część uchwały stanowi opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca realizacji budżetu gminy Kaczory za 2012 rok. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podpisali przewodniczący Komisji Henryk Kalka, Jan Szur, zastępca przewodniczącego, Tomasz Zawachowski, członek. Dziękuję. Pani skarbnik chce zabrać głos, tak? Proszę bardzo. Szanowni Państwo, ja chciałabym tylko jedną rzecz jeszcze dopowiedzieć, bo w ferworze tej dyskusji nie wymieniłam kwoty, która jest jasna, która wynika również z posiadanych przez Państwa dokumentów. Chodzi tutaj o kwotę zaciągniętych kredytów. W 2012 roku wynikało to również z opinii Regionalnej Izby, którą przedstawiałam, czyli procent przychodów. Na 2012 rok planowane było zaciągnięcie kredytów w kwocie 3 694 777 zł. Zaciągnięto kredyt w wysokości 1 694 777 zł, czyli 2 000 000 zł gmina nie na 2 000 000 zł gmina nie zaciągnęła kredytu, który był planowany. Myślę, że jest to istotna rzecz, o której wszyscy Państwo wiecie również, tak? Dziękuję bardzo. Proszę pana Henryka Kalkę, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o odczytanie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kaczory o udzielenie wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. Przeczytam odpowiedź Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą naszej opinii o udzieleniu absolutorium wójtowi gminy Kaczory. W formie uchwały numer skład orzekający 955/5/15. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2013 roku. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem nr 7/12/13 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2013 roku w składzie przewodnicząca Krystyna Stróżyk, członkowie Ryszard Augsztulewicz i Halina Kurian. Działając na podstawie artykułu 13 punkt 8 artykuł 19 ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych w związku z artykułem 18a ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kaczory z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Kaczory za rok 2012 wyraża
następującą opinię. Przy piśmie z dnia 22 kwietnia 2013 roku przewodniczący Rady Gminy Kaczory przedłożył uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kaczory z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla wójta gminy Kaczory za 2012 rok. W treści wniosku Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu gminy za 2012 rok i wniosła o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Kaczory. Z treści uzasadnienia wynika, że komisja na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2013 roku zapoznała się i przeanalizowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok wraz z opinią składu orzekającego Regionalnej Izby w Poznaniu o przedłożonym przez wójta gminy Kaczory sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, sprawozdania finansowe, czyli bilans budżetu, bilans jednostek budżetowych, samorządowego składu zakładu budżetowego, rachunek zysku i strat, zestawienie zmian w funduszu za 2012 rok. Informację o stanie komunalnego wysłano na dzień 31 grudnia 2012 roku. Przedmiotem oceny były dochody budżetowe. Komisja podniosła, iż wykonanie dochodów ogółem przewidywało prawidłowo i wykonania nie wniosło zastrzeżeń. Planowane dochody wykonano na poziomie 103,9%. Komisja podała ocenie wykonania wydatków ogółem oraz stwierdziła, że było realizowane zgodnie z uchwałami Rady Gminy. Nie stwierdza przekroczeń wydatków w stosunku do planu. Wydatki dokonywano zgodnie z zasadą celowości i gospodarności. Komisja rozpatrzyła i zapoznała się z informacją o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku i nie wniosła uwag. Także rozpatrzyła i zapoznała się ze sprawozdaniami finansowymi sporządzonymi za 2012 rok i nie wniosła uwag do zawartych w nich danych. Wskazała, że w ciągu roku przeprowadziła kontrolę realizacji zadań przez Gminny Ośrodek Kultury w Kaczorach za pierwsze półrocze 2012 roku oraz kontrolę finansowania i wykorzystania dotacji przekazanej z budżetu gminy dla czterech klubów sportowych i nie wniosła uwag. Komisja stwierdziła, że na podstawie przeprowadzanej kontroli i badania sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok pozytywnie opiniuje realizację wykonania budżetu za 2012 rok i postanowiła wystąpić do Rady z wnioskiem o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Kaczory jako w pełni uzasadniony. Mając powyższe na uwadze, składu orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyraża opinię, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kaczory w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Kaczory za 2012 rok został należycie uzasadniony. Przewodnicząca składu orzekającego Krystyna Stróżyk. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o przegłosowanie wniosku uchwały Komisji Rewizyjnej z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla wójta gminy Kaczory za 2012 rok. Kto z Państwa radnych jest za udzieleniem absolutorium dla wójta gminy Kaczory za 2012 rok? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Trzech radnych. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania za udzieleniem absolutorium było 9. Szybko liczę, panie przewodniczący. Szybko liczę. Panie radny Górka. Było 9 radnych, przeciw było 3 radnych, 10 radnych, wstrzymało się, także panie Górka, proszę o wstrzemięźliwe wypowiedzi. Staram się tylko pomóc. No jako ekonomista na pewno. Stwierdzam, że za przyjęciem, stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania za udzieleniem absolutorium było 10 radnych, przeciw 3 radnych, 2 radnych nieobecnych. Rada Gminy Kaczory bezwzględną większością głosów udzieliła absolutorium wójtowi gminy Kaczory za 2012 rok. Uchwała nr 21/149/2013 Rady Gminy Kaczory z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Kaczory za 2012 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2001 roku nr 142, pozycja 1591 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 271 ustęp 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dziennik Ustaw nr 157, pozycja 1240 z późniejszymi zmianami, Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Udziela się absolutorium wójtowi gminy Kaczory za 2012 rok. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Do uchwały nr 21 przez 149 2013 Rady Gminy Kaczory z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Kaczory za 2012 rok. Zgodnie z artykułem 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2001 roku nr 142, pozycja 1591 z późniejszymi zmianami, do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu. Stosownie do treści artykułu 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dziennik Ustaw nr 157, pozycja 1240 ze zmianami, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium nie później niż do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. Rada Gminy Kaczory zapoznała się z dokumentami, o których mowa w artykule 271 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy. To jest podpunkt pierwszy. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kaczory za 2012 rok. Podpunkt drugi. Sprawozdanie finansowe. Podpunkt trzeci. Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyrażoną w uchwale nr SO 0954 łamane na 22 łamane na 15 łamane na PI łamane na 2013 z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2012 rok. Informacja o stanie mienia jednostki i objaśnieniach gminy Kaczory. Podpunkt czwarty. Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku. Podpunkt piąty. Stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Kaczory za rok 2012. Przepis artykułu 28a ust. 2 stanowi, że uchwałę w sprawie absolutorium Rada Gminy podejmuje względną większością głosu ustawowego składu Rady Gminy. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. Korzystając z okazji, chciałbym podziękować panu wójtowi, wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, którzy przyczynili się do wykonania budżetu za 2012 rok. Gmina Kaczory w 2012 roku podjęła kolejne wyzwania, kolejne inwestycje, które były realizowane w sposób bardzo prawidłowy. Panie wójcie, pracownicy urzędu, dziękuję wam wszystkim. Przed podjęciem kolejnego punktu porządku obrad ogłaszam 10-minutową przerwę.